Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam zaproszonych gości z ołtysów, kierowników, dyrektorów jednostek pomocniczych organizacyjnych, pana burmistrza, pana skarbnika, panów radnych powiatu i szanownych radnych Wysoką Radę. Otwieram 28. sesję Rady Miejskiej w Rodnie w kadencji 2014-2018. I bardzo proszę do porządku obrad. Czy macie Państwo radni jakieś uwagi? Nie widzę. Pan burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie pod obrady dwóch projektów uchwał. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, składam wniosek o odwołanie ze stanowiska skarbnika skarbnik miasta i gminy drogi pana Huberta Luśnieńskiego. Podyktowany jest rezygnacją pana Huberta Luśnieńskiego z funkcji skarbnika miasta i gminy drogi. Nie mam takiej uchwały odwołującą skarbnika i powołującą skarbnika. I ja od razu bym chciał, panie burmistrzu, dwa słowa odnośnie wprowadzonych proponowanych uchwał odwołania i powołania skarbnika. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zgromadzeni goście. Chciałbym poprosić Wysoką Radę o wprowadzenie tych dwóch uchwał, można powiedzieć, osobowych, związanych właśnie z rezygnacją. W zasadzie chciałbym, aby pan Hubert Luśniewski na naszą rzecz, na rzecz naszej gminy wykonywał inną pracę i to jest też podyktowane właśnie również rezygnacją. A mianowicie rezygnacją prezesa spółki SIM zajmowanego stanowiska. Spółka działa, prowadzi teraz projekt zagospodarowania stawów i ta nieoczekiwana rezygnacja prezesa spółki SIM wymaga ode mnie po prostu reakcji i zaproponowałem, aby pan skarbnik dalej tą spółkę poprowadził. Natomiast na miejsce pana skarbnika proponuję, aby skarbnikiem gminy została pani Renata Łukaszewska, wieloletni pracownik referatu finansowego, która na co dzień, można powiedzieć, w dużej mierze poświęca czas budżetowi gminy, czyli osoba jak najbardziej odpowiednia, żeby to stanowisko zajmować. Także taka po prostu propozycja. Dziękuję bardzo. Kto z pani panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały Rady Miejskiej? Przepraszam, panie przewodniczący, ja chciałbym pytanie do pana burmistrza w kontekście tego wniosku. Pan wydaje się nie zauważył, że podnosiłem rękę, więc... Proszę bardzo. Panie burmistrzu, 17, czyli przed tygodniem, mieliśmy posiedzenie komisji wspólnych. Następnego dnia te decyzje z rezygnacją pana skarbnika. Moje pytanie, czy to było aż tak nagłe, że nie mogliśmy tego omówić gruntownie na komisjach? Ja informacje wziąłem po komisjach, także nie mogłem tego na komisjach z Państwem na komisjach rozmawiać. Rozumiem, dziękuję. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika miasta i gminy drogi? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został przyjęty i kolejny projekt to projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem formalnym o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta i gminy drogi? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek przeszedł. I kolejny wniosek o zmianę porządku tym razem. Pan prezes
zwrócił uwagę, że w porządku obrad w punkcie 9 mamy dopłaty do cen na dostawę, w punkcie 10 przedłużenie czasu do obowiązywania dotychczasowych taryf i w punkcie 11 w sprawie przedłużania czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, a powinno być najpierw 10-11, po czym 9, czyli wniosek formalny o zmianę porządku obrad, mianowicie punkt 9 wprowadzić po punkt 11. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o zmianę porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został przyjęty. Porządek został zmieniony. Kolejny punkt to przyjęcie protokołu nr 27/2016 z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Grobinie z dnia 28 października. Czy macie państwo jakieś pytania, jakieś wnioski do protokołu? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu nr 27/2016 z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Grobinie z dnia 28 października 2016 roku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty. I kolejny punkt to sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Panie burmistrzu, zapraszam. Zaproszeni goście. W okresie międzysesyjnym sporo informacji do nas dotarło, które chcę państwu tutaj przedstawić. Po pierwsze, prowadzimy dwa badania ankietowe. Pierwsza z ankiet przygotowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Warszawie, zakład w Ciechanowie, dotyczy rozpoczęcia procesu gazyfikacji Grobina. Jej celem jest zbadanie zapotrzebowania mieszkańców miasta na gaz ziemny. Ankieta została opublikowana na stronie Urzędu Miasta i Gminy Grobin, a wersje papierowe dostarczyliśmy za pośrednictwem, pomocą pani sołtys, jak i pracowników Urzędu Miasta do mieszkańców. Za tą pomoc serdecznie dziękuję i pracownikom, i panią sołtys. Do dnia dzisiejszego oczekujemy na zwrot tych ankiet. Sporo spłynęło, ale myślę, że na skalę Grobina to jeszcze jest za mało, żeby dać nam jakiś obraz. Także gorąco zachęcam, aby mieszkańcy Grobina te ankiety nam składali, co da nam obraz co do zapotrzebowania w tym temacie i po części odpowiedź, czy ten temat powinniśmy dalej kontynuować, czy na tą chwilę nie ma takiego zapotrzebowania. Druga ankieta dotyczy kolejnej w zasadzie edycji programu Maluch, gdzie możemy zawnioskować do jednostki wdrażającej o zorganizowanie tego klubu dziecięcego tutaj w Grobinie. Jest to oferta dla mieszkańców, rodziców dzieci do lat 3, które mogłyby być objęte opieką w takim klubie dziecięcym. No i tutaj też prosimy o w miarę szybką odpowiedź, bo niebawem ten program będzie koniec po prostu składania wniosków aplikacyjnych w tym programie. Chcemy po prostu również zbadać potrzeby naszych mieszkańców w tym względzie, potrzeby powstania takiej jednostki. Robiliśmy to już w ubiegłym roku, otrzymaliśmy dofinansowanie, aczkolwiek to dofinansowanie było niesatysfakcjonujące, nie pozwoliło po prostu na doprowadzenie tego projektu, realizacji tego projektu do końca, także od nowa ponowiliśmy proces badania, bo zmieniają się nam troszeczkę, zmieniły nam się trochę w trakcie roku uwarunkowania, co jeżeli chodzi tutaj o dzieci, dlatego też chcę po prostu tak jakby troszeczkę takich konsultacji społecznych w formie ankiety odnośnie tego tematu. 2 listopada wpłynęło do nas pismo w sprawie wniosku o dofinansowanie przebudowy ulic Gospodarska Zaleska. Niestety nasz projekt nie uzyskał
akceptacji komisji wojewody został odrzucony. Myślę, że w kolejnych latach będziemy dalej jeszcze próbować aplikować o środki na tą inwestycję. 3 listopada przeprowadzono przeglądy gwarancyjne dróg tłuczniowych w miejscowości Siemki, Cieśle, Mokrz, Nagórki Dobskie, Dobrosiewice, Wrogocin. W przeglądach uczestniczyli wykonawcy, czyli firma Wapnopol oraz pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi oraz radny. Wykonawca zobowiązał się, że do końca tego miesiąca dokona niezbędnych napraw na tych drogach. W dniu 7 listopada zostały zrealizowane zadanie pod nazwą konkursy ekologiczne w 2016 roku dla placówek oświatowych, gminny konkurs wiedzy ekologicznej, przyjaźni środowisku oraz plastyczny konkurs ekologiczny pod nazwą bajkowe rady jak segregować odpady. Są to konkursy dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Wyłoniliśmy już w zasadzie laureatów tych konkursów. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 30 listopada w sali urzędu o godzinie 12. W dniach 7-8 listopada wykonane prace polegające na przygotowaniu i ułożeniu destruktu pozyskanego nieodpłatnie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z drogi krajowej nr 60. Dokonaliśmy tego na ulicy Płońskiej Marszałka Piłsudskiego, tutaj za urzędem te osiedle utwardziliśmy. 9 listopada odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą Szklarnia Miejska. O tym zadaniu szeroko mówiłem na poprzednich sesjach. Tutaj dokonaliśmy tak jakby formalnego odbioru. Dodać mogę tylko, że do szkoły w Drobinie, szkoła w Drobinie została wzmocniona sprzętowo, dostała nowy laptop, nowy projektor oraz nowy ekran, który pozwoli również na pracę na tych instrumentach z dziećmi w terenie, czyli na przykład przy tej szklarni, czy choćby w nowym miejscu, czyli na przykład na ścieżkach edukacyjnych, które teraz przygotowujemy. Czyli idziemy dalej po prostu w duchu żywych lekcji nauczania, pokazywania, jak funkcjonuje przyroda na żywo. Przeprowadzono w dniu 15 listopada żwirowanie dróg związane z bieżącym utrzymaniem w miejscowościach Cieśle, Nagórki Dobskie, Świerczynek, pierwszy, drugi. Wartość robót to 3000 zł. Wykonawcą była firma Mikleska Katarzyna z Kosowód. 18 listopada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zamieściła listę projektów wybranych do finansowania w trybie konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nasz projekt został sklasyfikowany na 36 pozycji, uzyskał 47 punktów na 60 możliwych, ale niestety również nie zmieścił się w kopercie finansowej, także też nie możemy liczyć na wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Natomiast 18 tego samego dnia również została zamieszczona lista rankingowa projektów związanych z kompleksową termomodernizacją. I tutaj bardzo się ucieszyłem, bo nasz projekt uzyskał dofinansowanie i będziemy ten projekt w kolejnych latach realizować. Może dla przypomnienia dodam, że wydatki kwalifikowane w tym projekcie to blisko 2 300 000 zł. Otrzymaliśmy 80% dofinansowanie, czyli blisko 1 850 000 zł. I w ramach tego będziemy docieplać, ogarniemy budynek urzędu tutaj
miejskiego. Jest tam innowacyjny, wpisany w tym projekcie sposób ogrzewania w postaci pompy ciepła tutaj dla urzędu. Pojawią się również panele fotowoltaiczne, które będą zaopatrywały tą pompę ciepła w prąd, także powinniśmy uzyskać oprócz tego efektu ekologicznego w postaci niższej emisji CO2, również efekt ekonomiczny, czyli obniżenie kosztów funkcjonowania tutaj urzędu. Kolejne obiekty, w których będziemy prowadzić to, te działania, to dla przypomnienia Ochotnicza Straż Pożarna we Wrogocinie oraz sala gimnastyczna przy szkole Wrogotwórstw. Tam również na tych obiektach dokonamy gruntownej termomodernizacji obiektów. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, że ten wniosek nam przeszedł i uzyskał finansowanie. 20 listopada zlecono w ramach utrzymania drogowego obiektów inżynierskich konserwacji i renowacji przepustu pod drogą gminną w miejscowości Stanisławowo na działce numer 54. Wartość robót budowlanych to blisko 1300 zł i wykonawcą tego zadania była firma Remontis. Przepraszam. W dniu 26 października rozpoczęliśmy profilowanie dróg. Profilowanie w zasadzie powolutku dobiega końca. Zostały nam, można powiedzieć, północne miejscowości, Cieśle, Karsy, Kuchary. Myślę, że do przyszłej środy równiarka powinna po terenie tych sołectw przejechać i porównać do końca nasze drogi. 23 listopada zakończyliśmy obcinanie rowów i poboczy dróg gminnych i wewnętrznych. Wykonawcą tego zadania była Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych oraz Remontis drogi. Także jesteśmy już przygotowani w pierwszym etapie do zimy, czyli rowy są czyste, nie powinno nas tak zawiewać. Dobiega końca również rozstrzygnięcie co do przetargu na odśnieżanie na przyszły rok. Spłynęły oferty. Myślę, że za chwilę Państwa poinformuję, kto w Państwa rejonie będzie prowadził pracę, nie daj Bóg, nad zimowym odśnieżaniem. Panie Jurko, prosiłbym mnie, żeby nie. Będzie lepiej dla nas wszystkich. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 8 listopada wydałem zarządzenie, którym powołałem Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Jest to zobowiązanie w myśl artykułu 8 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja ma to zadanie opiniować nam nasze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium. I może tylko dodam, że spośród 7 ofert osób, które musiały się wykazać i wykształceniem, fachowym przygotowaniem do analizy tych dokumentów, wybraliśmy jako przewodniczącego pana Piotra Jarzębowskiego tutaj z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Później panią Annę Grzelak-Cylińską z Płocka, pana Zbigniewa Wiśniewskiego z Bielska oraz panią Aleksandrę Gruszynę-Cepso z Szumania Pustą. Osoby te mają przygotowanie i z racji wykształcenia, jak i wykonywanego zawodu do tego, żeby w takiej komisji uczestniczyć. Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania miasta Drobin, przesłaliśmy uwagi i uwzględniliśmy te uwagi mieszkańców co do tego projektu. Przypomnę tylko, że zmiany dotyczyły lokalizacji linii zabudowy w części graficznej oraz wprowadzenie wyjaśnień z zakresu stosowania wymogów wynikającego dla obiektów małej architektury. Wprowadziliśmy te zmiany do projektu planu zagospodarowania
miasta Drobin. Wysłaliśmy już z tymi naniesionymi poprawkami ten plan do zaopiniowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Powiatowy, Zarząd Dróg Powiatowych w celu uzgodnienia. Jeżeli chodzi o studium, to również trwają intensywne prace nad tym dokumentem. 21 września tutaj firma złożyła nam taką wstępną propozycję, którą prosiłem Państwa radni, żebyście ewentualnie również przejrzeli, spróbowali nam jeszcze odpowiedzieć tutaj, czy jakieś elementy, wszystkie te ewentualne uwagi co do tego dokumentu przesłaliśmy skrupulatnie do firmy, która wykonuje nam to zlecenie. Jest zobowiązanie ze strony firmy, że w grudniu prześle nam już bardziej kompletny projekt tego studium do zaopiniowania właśnie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Również tutaj dam Państwu radnym do popatrzenia, również zwrócenia uwagi na ten dokument. Może coś jeszcze nam podpowiecie, co należałoby w tym dokumencie uwzględnić. Referat Infrastruktury Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej prowadzi intensywne prace nad komunalizacją naszego mienia i to w zasadzie w dużej mierze pochłania pracowników w pracę poza prowadzeniem innych postępowań, które są również zlecone, przypisane temu referatowi, ale ponadto udało nam się uzyskać przekazanie części działki 56 od Skarbu Państwa, którą chcemy po prostu na poszerzenie drogi, jest nam potrzebna na poszerzenie drogi. 17 listopada wydano zarządzenie, w którym powołano rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczeń z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz. Pracują te osoby nieodpłatnie w sytuacjach kryzysowych i w skład rzeczoznawców wchodzą pan Leszek Lesław Cybulski z Rogotwórska, pan Henryk Jeziak z Maliszewka, członek naszej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej, Andrzej Kopciński z Puław, Maciej Wiśniewski z Łęga Kościelnego, Ireneusz Zajączkowski z Kuchar. 21 listopada również na nasze pismo odpowiedziała Agencja Nieruchomości Rolnej. W tym piśmie pytaliśmy agencję o możliwość organizowania przetargów na działki, które są położone na terenie miasta i gminy Drobin, tak jak to było do tej pory tutaj na terenie, no, w sali urzędu, tak? Zawsze te przetargi się odbywały. No niestety agencja teraz nie widzi takiej możliwości, aby tak, wszyscy nasi rolnicy, którzy są zainteresowani zakupem działek, muszą jechać na przetargi do Łodzi. Jeżeli chodzi o taki ważny komunikat, jeżeli chodzi o wspólnoty gruntowe, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustawodawca wyznaczył czas na rozpoczęcie procedury uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych do 31 grudnia 2016 roku. Wniosku należy składać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku. W przypadku wydania przez starostę decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we współwłasności gruntowej, gmina może nieodpłatnie nabyć te nieruchomości na cele publiczne. W przypadku, gdy gmina nie będzie zainteresowana przejęciem przedmiotowych nieruchomości, przechodzą one na Skarb Państwa. Jest to ważna informacja dla
osób, a są takie osoby w gminie Drobnin, które na przykład zamieszkują na terenach wspólnot wioskowych, że jest możliwe, żeby ten stan prawny dla siebie, można powiedzieć, uregulowały. Natomiast w przypadku, gdy nie będzie zainteresowania niektórymi działkami, my przeanalizujemy jako Urząd Gminy te działki. Jeżeli to będzie sensowne, postaramy się to pozyskać na rzecz gminy. 14 października ogłoszony był przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę numer 109, 19 arów w Setropiu. 22 listopada odbył się ten przetarg, niestety nie wpłynęła żadna oferta. Biorąc powyższe pod uwagę, ogłosiłem drugi przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. Referat organizacyjny. W dniach 27-28 października na terenie powiatu płockiego odbyły się kompleksowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem Dolina Wisły 2016. Jest to akcja tak jakby treningowa, która ma doskonalić w przypadku jakiegoś kryzysu przesył informacji, akcję kurierską. 11 listopada obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania niepodległości. Już dzień wcześniej odbyły się święta niepodległości w szkołach naszej gminy. W zespole szkół w Drobinie uczczono pamięć patrona szkoły, marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożono kwiaty pod tablicą, która go upamiętnia. Uroczystości gminne rozpoczęły się od mszy świętej, celebrowanej przez księdza proboszcza Andrzeja Kucharczyka. Przed nią uczniowie zespołu szkół w gminie zaprezentowali część artystyczną, zaś oprawę muzyczną mszy zapewniły orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie oraz szkoła parafialna Drobinki. Następnie już po raz czwarty ulicami Drobina przebiegł maraton biegu niepodległości, dystans 2 km, daleko do maratonu, ale dla niektórych to maraton był zdecydowanie. Ponad 200 biegaczy się zgłosiło, żeby w ten honorowy sposób uczcić te piękne, radosne nasze święto. Dziękujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Drobinie za przygotowaną ciepłą herbatkę, która wzmacniała uczestników biegu, oraz Rolniczemu Zakładowi Aktywności Zawodowej za grochóweczkę, która w ten chłodny dzień naprawdę pozwoliła szybko zregenerować siły biegaczom. Organizatorami niezawodnie tych uroczystości i tego biegu był Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Pegas Drobin, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miasta i Gminy Drobin. Dziękujemy za zabezpieczenie trasy strażakom z OSP w Drobinie, w Kozłowie oraz w Rogocinie. A wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i za uczczenie tego pięknego święta. Zespół szkół w Drobinie bardzo, można powiedzieć, żywo prowadzi zajęcia w różnorodny sposób. I tak pod koniec października odbyły się dwa wydarzenia. Bal Wszystkich Świętych, którego jednym z celów było przybliżenie żywota świętych, a także święto chleba, czyli takie lekcja religii w sposób żywy, w sposób inny, dający możliwość dzieciom jeszcze bardziej zapamiętać poszczególne wydarzenia. Odbył się również 3 listopada Dzień Seniora. W uroczystościach tej wzięli uczniowie szkoły podstawowej gimnazjum. Uroczystość zaszczycili seniorzy, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Część artystyczna przebiegała pod hasłem "Dopiero człowieku twój wiek dojrzały odsłania urok życia wspaniały".
przygotowała te uroczystości pani Grażyna Ziemińska, Kinga Czernik i Małgorzata Mielczarska-Schmidt. Szkoła również podpisała uchwałę o utworzeniu FAT Portu. Jest to najnowsze, najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zainicjowaniem lub włączeniem się w prowadzenie działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. Szkoła również w międzyczasie odnosiła sporo sukcesów sportowych i tak 15 listopada odbyły się powiatowe zawody w mini piłce siatkowej trójek dziewcząt, rywalizowały drużyny z Robina, ze Słupna, z Brudzenia. No, nasze zawodniczki były bardzo niegościnne i wszystkich można powiedzieć ogrywały. To samo było 17 listopada, tylko że w wykonaniu chłopców. Również w podobny, niegościnny sposób chłopcy ze swoimi rywalami się obeszli. Opiekunem dziewcząt był pan Bartłomiej Beresiński, zaś chłopców pan Hubert Krysztofiak. Odbył się również pokaz historyczny Imperium Rzymskie i tradycja antyku 9 listopada. To miało miejsce i jest to też żywa lekcja historii. Szkoła przez moje usta bardzo pragnie podziękować również ośrodkowi buddyjskiemu w Pucharach za przekazanie 15 atlasów geograficznych wydawnictwa Demart. Odbyło się święto pieczonego ziemniaka. Również i tak zespół szkół w Łęgu Proboskie prowadzi też szereg działań, takich można powiedzieć poza lekcyjnych, i szkoła uczestniczy w programach Włącz Myślenie, Poczytajmy, Śniadanie daje moc, Zaczytani oraz Promujemy zdrowie, gdzie stara się włączyć w akcje takie ogólnokrajowe, propagujące i czytelnictwo, i zdrowe odżywianie. Organizuje również warsztaty prozdrowotne dla rodziców związane z przygotowaniem poczęstunków dla dzieci pod hasłem Rodzice Dzieci. Harcerze ze szkoły w Łęgu Proboskie 29 października wraz z rodzicami, opiekunami z ogromnym zapałem wykonały prace porządkowe na mogile w Kozłowie, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Odbyła się również zbiórka charytatywna wspólnie z oddziałem terenowym Animals z Płocka. Zbierano karmę dla bezdomnych zwierząt. Odbył się również 10 listopada harcerski Marsz Niepodległości. 14 listopada w tej szkole również gościła grupa rekonstrukcyjna oraz 21 listopada szkoła gościła honorowych dawców krwi tutaj z Drobina, gdzie propagowała tą ideę wśród młodzieży. Miejsko-gminna biblioteka publiczna. Trwają tam cały czas zajęcia plastyczne dla dzieci. Są to nowe zajęcia. Bardzo zachęcamy do tego, aby rodzice zastanowili się nad ofertą biblioteką, czy na te zajęcia dzieci nie posłać. Są jeszcze wolne miejsca. Bardzo serdecznie zapraszamy. Odbyło się również święto pluszowego misia. Miś stał się głównym bohaterem na spotkaniu z okazji tego święta. Miało to miejsce 23
listopada i wzięły w nim udział dzieci z naszego miejskiego przedszkola w Drobinie. Było moc dobrej zabawy, wspólne czytanie książek o misiach. No i było dużo, dużo misiów. Na koniec w imieniu dyrektora MOXIR chciałbym bardzo Państwa serdecznie zaprosić, zachęcić do nabywania biletów na koncert Kamila Bednarka. Bilety do nabycia w MOXIR-ze, również w Empiku. Myślę, że to będzie jedno z takich wydarzeń, które utkwi nam w pamięci. Bilety cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród młodzieży, ale i starszych. Zachęcam również do posłuchania tego typu muzyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny punkt to interpelacja radnych. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych. Proszę bardzo, Radny Lewicki. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie odnośnie wydarzenia z poprzedniego tygodnia, mianowicie chodzi mi o pożar Oleńki. Po ostatnim pożarze na ulicy Sierpeckiej miały zostać podjęte działania, że w przypadku wyłączenia prądu woda miała być dostarczana. No różnie się mówi teraz, że jak światło zgasło, nie było wody i większa część tego obiektu została właśnie spalona przez taką sytuację, że nie było wody. Jakie działania zostały podjęte, Pan nam powie, i czy to taka sytuacja, jaka miała wpływ, że no, tyle uległo zniszczeniu, ta nieruchomość miało to na wpływie, że nie było wody. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radna Krajewska. Panie Burmistrzu, z uwagi na fakt, że remont ulicy Zaleskiej Gospodarskiej się nie odbędzie z powodu braku pieniędzy, to może chociaż niech Pan położy progi zwalniające na tych uliczkach i znak zakazu wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3 ton, bo to ułatwi życie i mieszkanie tym wszystkim mieszkańcom, tak na, szczególnie na ulicy Zaleskiej, ale też i na Gospodarskiej. Dziękuję. Radny Łosiński, proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja mam takie pytanie. W ostatnich miesiącach, w dość krótkim czasie, w jednym miejscu na 6000 miały miejsce 3 wypadki. Mówię o skrzyżowaniu 60 z Łęgiem i z Brzechowem naprzeciwko posesji pana Wawrzyńskiego. Bodajże 2 lata temu ówczesna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wystąpiła z wnioskiem, aby urząd podjął działania i zorientował się, jakie są możliwości zmiany oznakowania tej części drogi. Czy cokolwiek w tej materii było zrobione? Jeżeli tak, to co? Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Pan Poproski. Kolego Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Za chwilę dzisiaj będziemy uchwalać stawki podatków poszczególnych w naszym mieście i gminie. Będzie to odnosiło się do przyszłorocznego budżetu. I proszę mnie dobrze zrozumieć, że nie jestem za podnoszeniem jakichkolwiek podatków, a zwłaszcza podatku rolnego, bo akurat rządowi w tej kwestii dobrych zmian chyba ta dziedzina gospodarki wychodzi najgorzej. Tak więc mam pytanie, Panie Burmistrzu, czy nie podnoszenie podatków, nawet minimalnie, nie będzie skutkować w latach następnych obniżeniem subwencji ogólnej, bo jak Państwo radni wiedzą, już w tym roku została obniżona subwencja o 200 tysięcy złotych. Następnym moim pytaniem jest to pytanie odnoszące się do przyszłorocznej reformy w oświacie. Czy ktoś to już policzył, czy ktoś to już przedstawił,
jakie koszty poniesie samorząd gminny, bo jak wszyscy wiemy, szkoły podlegają pod samorządy gminne. Następnym pytaniem jest również pozostawienie wody przez 2 miesiące na stawkach, które obowiązują w tym roku, a jak wszyscy wiemy, od nowego roku na pewno woda zostanie podniesiona i mam pytanie, kto w tej stanie rzeczy będzie te podwyżki wody płacił, czy bezpośrednio podatnik, czy pośrednio, czyli Urząd Miasta i Gminy Drogi, bo można zachodzić z założenia, że ten wzrost tych cen wody może być nawet o 30%, co stanowi 50% budżetu na inwestycje w naszej gminie. I ostatnim pytaniem właśnie to są, czy w związku z tym nie są zagrożone inwestycje na przyszły rok, jak również na lata następne. Bo też nie ukrywam, że chciałbym do WPF-u wpisać w swoim okręgu wyborczym nowe też inwestycje, a głównie inwestycje drogowe, bo nie ukrywam, że jest dużo do zrobienia na naszym terenie, w ogóle terenie całej gminy, odnośnie dróg. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie radny. Na komisję trzeba było, a co ma się komisja? Na komisji było to omawiane. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, ja mam dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że tutaj występuję w imieniu mieszkańców Nagórk Olszyn, a w zasadzie to rolników, którzy mają pola akurat przy granicy z Cetropią, gdzie droga jest przez las. Ja wstępnie tutaj spotkałam się w tym celu w latem z panią prezes Olą Pęcherzewską i taki problem zgłaszałam, że mieszkańcy prosili mnie, abym zainterweniowała w takiej sprawie, że po prostu niszczą sobie maszyny rolnicze typu urywają lusterka od kombajnu. Chodzi o wycinkę krzaków, no jest to droga przez las, od Cetropia do Nagórk Olszyn. Są tam pola uprawne i ci rolnicy mają naprawdę problem, bo nie mogą zebrać swoich zbiorów tak, aby nie zniszczyć swoich maszyn rolniczych. Wiem też, że latem pan Janusz Wilczyński zgłaszał też taki problem w okresie żniw bezpośrednio do kierownika. Chciałabym dowiedzieć się, czy coś w tej sprawie zostało zrobione. Być może, że to nie jest takie łatwe. Zdaję sobie sprawę, że może to być problematyczne, bo pewnie trzeba poczynić jakieś uzgodnienia między zarządcą lasów a urzędem, nie wiem. Ale już trochę czasu upłynęło, więc myślę, że coś tam na pewno... Chciałabym się dowiedzieć, co zostało do tej pory zrobione w tej sprawie, a jeśli nic nie zostało zrobione, to uprzejmie proszę w imieniu tych rolników, którzy tam mają pola, o to, ażeby do kolejnego okresu żniw został wykorzystany ten czas pożytecznie i żeby takie uzgodnienia były poczynione i bardzo proszę o wycinkę krzaków, aby tam rolnicy mogli zbierać sobie bez problemu swoje uprawy. A druga sprawa to jest taka, że chcę poznać pełny proces administracyjny, jaki poczynił urząd w temacie odzyskania kar umownych od firmy, która nie wywiązała się uprzednio z dokumentu, ze sporządzenia dokumentu studium. Ja takie zapytanie składałam na sesji nadzwyczajnej w dniu 12 września. I pomimo zapewnień pana burmistrza, że dostanę odpowiedź na piśmie, do dnia dzisiejszego takiej odpowiedzi nie otrzymałam, więc bardzo proszę, chcę się zapoznać z procesem, jaki został dokonany do tego momentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Kasprzyk, proszę. Panie burmistrzu,
Wszystkich nas zaskoczyła informacja o rezygnacji prezesa spółki SIM. Chciałbym zapytać, czy gmina nie była zabezpieczona w kontrakcie z panem prezesem przed takim nagłym porzuceniem nas w trudnej sytuacji inwestycyjnej, o której pan wspomniał. I związane z tym też pytanie, co z radą nadzorczą tej spółki, czy już została powołana, jeśli została powołana, to kto w jej skład wchodzi. I drugie pytanie mam, bo wspominał pan o projektach, które będą realizowane. Chciałem zapytać na temat rozliczenia dotychczas za pana kadencji przeprowadzonych projektów. Czy były sytuacje, że z przyczyn jakiś te rozliczenia napotykały na trudności, czy zdarzyły się pomniejszenia zwrotu spodziewanego, przewidywanego i planowanego z tytułu tych realizacji tych projektów? Dziękuję. Proszę bardzo, radny Makowski. Szanowna Rado, Pani Burmistrz, mam taką prośbę. Od 60. na Poczcie Lubelskim w stronę Brzechowa. I tam wtedy mi się takie blaszka kurczy. Nie wiem, czy można tam podejrzeć, że ten sam był dać wielu takiego kogoś lepszego. Zawtarzcie się blaszka, tak długo wyjeżdżać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa? Proszę bardzo, Roman Czarek. Witam Państwa serdecznie. Panie Burmistrzu, mam kilka pytań. Chciałbym się zapytać o planowany kosz projektu nad Stawami, bo widziałem, że zaczęła się inwestycja. Tak orientacyjnie chcielibyśmy się dowiedzieć, jaki to przewidywany koszt. Jedną rzecz jeszcze, kwestia po prostu do pytania się. Małe wyjaśnienie. Rozmawialiśmy na komisji, że 200 tysięcy ma być przekazane więcej na szkołę niż to, co było pożyczone na wóz strażacki. I będzie 200 tysięcy więcej zwrócone, więc chcielibyśmy po prostu o czystą informację, na co będzie to przeznaczone, te pieniążki, te środki. Pytanie trzecie, czy jeszcze uwagi byśmy mogli jako radni złożyć do tego studium, które obecnie jest procedowane? I jedno pytanie do pana przewodniczącego o rozmawialiśmy na spotkaniu dotyczącego ASF-u, że miało być liczenie dzików na terenie objętym tą kwarantanną i chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie były wyniki tej akcji. I jeszcze jedna rzecz, chodzi mi, bo pan coś wspomniał o tym, że jest pan myśliwym, czy to prawda? Czy to jest prawda, to co pan powiedział na tej komisji, że pan jeździ na polowania? A jedna i posta, może odpowiedź panu Wawrockiemu. Panie radny, ja zapraszam na komisję. Teraz mamy w tym tak, momencie, tak, także bardzo proszę, proszę na komisji, a nie na granicę. Dziękuję. Proszę bardzo, kolejny punkt to... Proszę pani radna, jeszcze na raty, czy... Wysoka Rado, ja jeszcze tylko w temacie uzupełnienia. W temacie uzupełnienia pytania ostatniego pana Kacprzaka. Ja tu chcę dopytać pana burmistrza, bo to jest lepsza gmina, bo właśnie nie wiem, jaka będzie odpowiedź, czy ta rada już jest powołana nadzorcza spółki, czy też nie. Bo jeśli nie, no to ponawiam taką przypominam, że klub Lepsza Gmina chciał zaproponować kandydata. Dobrze, mogę kontynuować. Także wrócę do tego, do Rady Nadzorczej spółki SYN. Nie wiem, czy została powołana. Jeśli nie, przypominam panu burmistrzowi, że klub Lepsza Gmina dał propozycję wysunięcia kandydatury do Rady Nadzorczej i cały czas podtrzymujemy swoją propozycję. Dziękuję. Proszę bardzo. Wnioski i zapytania uczestników sesji. Kto z Państwa chciałby? No to ja. Bardzo proszę, pani Sołtys, chodzę na... Nie.
Ja mam do prośbę do panów radnych powiatu płockiego, ponieważ droga od Budyna do Jarosława to jest katastrofa. To, co się tam stało, nie wiem, trzeba ją poprawić. I nie wiem, do kogo ma zwrócić się z pomocą, ponieważ pisaliśmy pismo jako mieszkańcy Kudzyna w sprawie dyskotek. No i niestety, dyskoteki nadal trwają, gdzie czego żeśmy się bardzo obawiali, że stanie się coś, co nie powinno się wydarzyć. Dwa tygodnie temu w piątek człowiek, który ma 60 lat, podjechał po chłopaków zabrać z dyskoteki, który był ratowany przez lekarzy, który jest po dwóch operacjach, został skopany naprzeciwko bramy remizy, gdzie nie było nikogo, oprócz nie wiem, kto to był, no bo to było ciemno. I dzwoniąc pod numer 112, no niestety, pomocy tam nie otrzymał, nie poinformowali policji, dzwoniąc pod numer stacjonarny być może, na komendę też. Także żadnej pomocy nie było. Jak wysiadał, wyleciała mu komórka, gdzie została kopnięta i zabrana. Więc zadzwoniłam pod ten numer, odezwał się pan, że mam tą komórkę i pani się zgłosi jutro. Więc na drugi dzień zadzwoniłam dwa razy, komórka miała sygnał, ale nikt nie odebrał. W godzinach bodajże popołudniowych pan organizator zadeklarował się, że odda tą komórkę. Ten ktoś, kto wziął tą komórkę, powiedział, że nazywa się Paweł Lewandowski. Więc zaproponował, że on zwróci tą komórkę, że on wie, kto ma komórkę. To nie chodziło o komórkę, to chodziło o numery do lekarza. Więc jeden telefon, drugi, później już przestał odbierać telefon, więc zgłosił się na policję i powiedział, że ma komórkę, czy tam wie, kto ma moją komórkę, pan Lewandowski, który organizuje dyskoteki. Nic nadal w tej sprawie nie było zrobione, komórki do dziś nie ma. Komórkę sobie kupił drugą, numer musiał niestety zdobyć, bo w każdej chwili musi dzwonić do lekarza, bo są takie, a nie inne zdarzenia. Czy kto ma za to odpowiedzieć? Kto wydał decyzję na te dyskoteki? Nie wiem, zwracałam się do pana Wielca. Wiem, że na alkohol wydał pan burmistrz zezwolenie. Nie wiem, czy do Komisji Bezpieczeństwa, nie wiem, do kogo się zwrócić, żeby ten bałagan został zlikwidowany. Bo my płacimy podatki, my naprawdę chcemy bezpiecznie żyć. Sąsiadka mówi, nie może wyjrzeć przez okno, bo jakby wyjrzała, to by miała po szybach. Ktokolwiek, czy o którejkolwiek godzinie by przechodził, to się boi. Nie mamy prawa wyjść z domów, na jakiej podstawie ten bałagan tam trwa. Czy za jakieś marne grosze my mamy naprawdę nie wyjść z domu? Ja nie wiem, kto ma za to odpowiedzieć, kto nam pomoże. Może nie wiem, naprawdę. Ja bardzo proszę o pomoc. To ja sobie tu jeszcze zapisałam, bo się zdenerwowałam. No też nie. Nie wiem, chyba wszystko, no ale ja bardzo proszę, żeby coś było z tym zrobione. No dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa? Bardzo proszę, pani sołtys Niczego. Ja w sprawie tego przeglądu dróg tłucznia. Nie wiem, na jakiej zasadzie zostały wyszczególnione te wioski, które tam miały ten przegląd. I ja swego czasu na sesji zgłaszałam, że na moje oko też ten tłuczeń u nas nie jest, jest więcej żwiru w nim. I nie wiem, czy to o to chodzi, czy nie właśnie. Bardzo proszę pan Janowski. Dziękuję. Panie burmistrzu, oczywiście rozumiem, że problem jest bardzo trudny i powiedzmy kilkadziesiąt lat
może kilkanaście lat temu był prowadzony, ale byłoby pięknie, gdyby gaz ziemny doszedł, ta drobina. Ale czy się też w planach myśli o naszej drobińskiej wioski? Tylko tyle. Jeszcze raz powtórzę. Rozumiem, że to jest problem bardzo trudny, no ale planować trzeba. A będąc przy głosie, chcę nowemu skarbnikowi w imieniu sołtysów serdecznie pogratulować. Dziękuję. Jak to rada wierzę, także pan nie uwyprzedza faktów, to się może okazać, że nic z tego nie wyjdzie. Proszę bardzo, pan Marcin. Panie przewodniczący, droga rado. Panie przewodniczący, ja mam jedno do pana pytanie. Chciał pan wezwać ze swoimi radnymi. Miesiąc zeszło i pan nic w tej mojej sprawie nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa więcej? Proszę bardzo, pan Banaszczak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi, Wysokiej Radzie za to, że zechcieliście państwo 10 listopada bieżącego roku wziąć udział w szkolnych uroczystościach, święta patrona szkoły, jednocześnie uroczystościach obchodu święta niepodległości. Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszamy do szkoły jak najczęściej, abyście państwo widzieli, jak ta placówka funkcjonuje, bo liczymy na to, że będziecie o nas też pamiętać i finansowo. W drugiej kwestii chciałbym państwa poinformować, to już jest informacja jako radnego powiatowego, że zgłosiłem problem, nawiązując tu do tego, co powiedział pan radny Kłosiński, dotyczący tych wypadków na odcinku drogi Sary Grzechowo-Kozłowo. Złożyłem wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o utworzenie przejść, oznakowanych przejść, oświetlonych przejść dla pieszych w Grzechowie i w Kozłowie. Ponieważ to dość długo już trwa procedura, poprosiłem również na ostatniej sesji Rady Powiatu w Płocku o to, aby zarząd powiatu również tę sprawę poparł i żeby szerszym kanałem to do Generalnej Dyrekcji dotarło. Jak sprawa będzie tutaj rozwiązana, to państwa poinformuję. Jeszcze jedna informacja, która łączy jakby te dwie funkcje, które pełnię, mianowicie radnego powiatowego i dyrektora zespołu szkół w Robinie. Otóż od 1 grudnia na terenie naszej placówki powstanie zamiejscowy punkt powiatowej poradni pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podejmę działania zarówno jako dyrektor, ale również jako i radny powiatowy przy współudziale i współpracy oczywiście organu prowadzącego, pana burmistrza. Pan burmistrz wystąpił oficjalnie pismem do pani dyrektor Dudy i do zarządu powiatu i taka odpowiedź już przyszła, pewnie pan burmistrz i tak będzie to oficjalnie przekazywał. Natomiast cieszę się bardzo, że to zadanie obejmujące obszar pomocy psychologiczno-pedagogicznej będzie realizowane i ten punkt będzie tak naprawdę punktem dla całej gminy, czyli obejmie opieką szkoły z terenu całej gminy. Powiem tylko, że taki punkt pomocy, zamiejscowy punkt poradni powiatowo-psychologicznej istnieje na terenie powiatu płockiego tylko do tej pory w Gominie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa więcej? 20 minut przerwy. Witam pięknie przed tym. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Kolejny punkt odpowiedzi burmistrza na interpelację i zapytania radnych i uczestników sesji. Odpowiadając na zapytanie w sprawie pożaru tutaj lokalu w Drobinie, chciałbym zdementować panie radny, że doszło do takiego incydentu podobnego, jak miało miejsce to w 2015 roku. Akcja gaszenia przebiegała sprawnie, nie zabrakło
nawet litra wody podczas tej akcji. Wszystkie procedury, które obiecaliśmy sprawdzić w ubiegłym roku po tym incydencie, zadziałały. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Hydranty miały wodę, akcje można było prowadzić z hydrantów i tutaj potwierdza mi to i pan Tadeusz Unieski, który bezpośrednio uczestniczył w akcji, i pan prezes Szykulski z Remondisu, który też dostał relację od swojego pracownika, który również zadbał o to, żeby jak najlepsze ciśnienie było na tym odcinku, na którym się bawiło. Także wszystkie procedury zadziałało i chciałbym naprawdę zdementować tutaj te pogłoski. Jeżeli chodzi o progi zwalniające i znaki na ulicy Gospodarskiej i Zaleskiej, trochę się uśmiechnę, pani radna, bo tak naprawdę ja ubolewam, żeby tego dofinansowania nie dostaliśmy, bo ta ulica naprawdę wymaga pilnego remontu. I te progi zwalniające, to one de facto naturalnie się na tej ulicy wytworzyły, że tam nie da się szybciej pojechać. Natomiast co do ograniczenia tego, to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to naprawdę trzeba zrobić z głową, bo nasi mieszkańcy również tam docierają dużymi samochodami, żeby ich w żaden sposób też nie zablokować, i również pobliskich rolników, którzy żeby wywieźć swój towar z gospodarstw rolnych, no też muszą się jakoś dostać do tej sieci krajowej dróg. Ale tutaj zastanowimy się jeszcze nad tym tematem, żeby tutaj ruszyć. Tak jak zobowiązałem się, że w przyszłym roku również spróbujemy ten projekt przedłożyć, bo myślę, że na chwilę obecną to jest tak w centrum Drobina, główna ulica, która naprawdę powinno się ten stan tych ulic poprawić. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Kłosińskiego, pan sekretarz tutaj ma informację. Szanowny panie przewodniczący, panowie radni, panie radny, tak się złożyło, że przed chwilą mieliśmy okazję też rozmawiać z pracownikiem oddziału rejonowego tutaj na terenie naszego obszaru Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, i jak wiemy, sytuacja jest następująca. W tym obszarze na drodze numer 60 w tej chwili zostaną odnowione, narysowane takie pasy, ja nie jestem specjalistą drogownictwa, więc może popełnię błąd, ale takie pozwalające na zatrzymywanie się autobusów. Natomiast tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, założenie jest takie, że w najbliższym terminie Urząd Miasta i Gminy Drobin na wniosek czy to pana radnego, czy ewentualnie z własnej inicjatywy będzie próbował usunąć drzewa, które tam powodują brak określonej widoczności. Co do przedłużenia tej linii, o której mowa, linii ciągłej, bo taki był wniosek komisji, to przyznam się szczerze, że w tej kwestii na razie nie mamy stanowiska. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Wawrowskiego o skutki niepodnoszenia podatków, to powiem tak. Generalnie ruch zrobiliśmy w ubiegłym roku. Ja programowałem to w ten sposób, żeby to również się na następne lata troszeczkę przekładało, ten ruch podatkowy, i dla mnie już samo to, że utrzymujemy te podatki na tym poziomie, jest dobre. Bo mamy te pieniądze, a wiem jak jest, jaka jest sytuacja w rolnictwie, jakie są ceny płodów rolnych, co się dzieje u przedsiębiorców, także myślę, że dodatkowe obciążanie jeszcze
naszych mieszkańców, czy to rolników, czy przedsiębiorców, dodatkowymi kosztami, no mogłoby niefajnie działać, tak, na ich portfele. Doceniam to, że po prostu, że i tak jesteśmy na tym poziomie z ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o reformę oświaty, to tak naprawdę szczerze przyznam, że oprócz szumu medialnego to nic do nas, do gminy jako jednostki i do żadnej gminy na chwilę obecną nie dociera. Nie wiemy, jak to ma do końca ten projekt nowej ustawy wyglądać, jak to ma ta oświata być organizowana, bo nie mamy żadnego oficjalnego stanowiska ministerstwa w tej sprawie. Natomiast negatywnie nam się odbiła reforma związana z pójściem sześciolatków do szkół. Ubyło na szkołach około 90 dzieci, co spowodowało, że Ministerstwo Finansów, myślę, że to w dużej mierze spowodowało, że Ministerstwo Finansów proponuje nam na przyszły rok budżetową subwencję oświatową w wysokości nieco powyżej 1 100 000, gdzie w 2015 roku, w 2014 było to 7 900 000, tak? A w 15 oprócz subwencji, którą pozyskaliśmy z rezerwy celowej, czy łącznie z tą rezerwą, to było 8 900 000, tak? Także tutaj... Na chwilę, panie burmistrzu, pozwalaj się pomyliłem z tą kwotą. Przepraszam, może coś źle powiedziałem. Na bieżący projekt, na 17 rok, Ministerstwo Finansów proponuje nam 8 100 000. Natomiast mówię, w 15 roku była to kwota łącznie z tą rezerwą, którą pozyskaliśmy, 8 924 000. W tym roku mamy 8 373 000. Także troszeczkę to zatrzymanie skutkuje na tym, że tą subwencję na przyszły rok rząd nam trochę okroił, tak? Czyli o ile mniej jest oprócz tej rezerwy? W porównaniu do czego? Jeżeli chodzi... Już mówię, panie radny. W tym roku mamy 8 373 000 subwencji oświatowej. Na przyszły rok jest zaplanowane przez Ministerstwo Finansów 8 109 000. Czyli te 200 000, o których mówił pan. Na sześciolatki. Pan radny. Bo na przedszkole. Wszystko jest tu. Nie wiem, ministerstwo chyba wszystko uwzględniło, tak? Aha, ale chyba uwzględniło. No także to jest. No, faktycznie jest to dla nas wyzwanie, no ale przenosić znowu na podatki te 200 000. No mam nadzieję, że coś może się jeszcze w lutym zmieni, ale... Także ciężko teraz po prostu stwierdzić, ile tak naprawdę realnych kosztów jeszcze poniesiemy w związku z reorganizacją tych szkół, bo nie możemy tak naprawdę jeszcze podejść do ustalania siatki placówek. Także dużo znaków zapytania jeszcze w tym temacie, bo nie mamy aktów wykonawczych, tak? Nie mamy aktów wykonawczych, mamy tylko doniesienia medialne. Jeżeli chodzi o opłatę za wodę, tu mamy kolejny raz przykład szumu medialnego, tak? Bo z jednej strony słyszymy, że w sprawie projektu tutaj prawa wodnego, stworzenia nowej instytucji, która miała zająć się poborem właśnie opłat od wydobytej wody, były prowadzone projekty, później pani premier powiedziała, że to nie będzie wpływało na ceny wody, a tu prezes
na ostatniej komisji też nam mówił, że jednak coś jest na rzecz. Też nie wiemy tak naprawdę, jak to zafunkcjonuje. Dlatego prośba do Państwa radnych, aby przedłużyć tak jakby funkcjonowanie tych taryf, które są do lutego. Może do tego czasu coś się rozstrzygnie. I wtedy będziemy podejmować decyzję, co będziemy po prostu robić, jak wprowadzić. Mam nadzieję, że może się uda uniknąć po prostu jeszcze tych dodatkowych kosztów. Jeżeli chodzi o drogę na górki Olsztyny przez las, to chciałbym powiedzieć tak, że myślę, że w tym roku dużo zrobiliśmy w tym temacie, wycinek tych krzaków przy tych drogach. Cały czas działamy. Teraz pani prezes mi odpowiadała w przerwie, że Setropie jest czyszczone drogi w Setropiu. Powiem tak, skupiliśmy się tak logicznie na głównych ciągach, bo te zaległości z iluś lat jest ciężko nadrobić. Nawet w 2 lata, żeby dojść do wszystkich dróżek, tym bardziej, tak jak pani mówi, takich pobocznych, gdzie rolnicy dojeżdżają do pola. Myślę, że systematyczną pracą jesteśmy w stanie również na tych drogach doprowadzić do takiego stanu, żeby były one przejezdne, drożne, żeby nikt nie urywał lusterek, żeby oczyścić, ale to musimy sobie jeszcze chwilę czasu w tym temacie dać, żeby to dopracować. Jeżeli chodzi o proces administracyjny w kwestii dochodzenia należności od firmy, która nam tutaj zawaliła ze studium, to tutaj panu mecenasowi może pan wypowiedzieć się. Witam Państwa. Szanowna Pani Radna, w tej sprawie został wniesiony pozew do Sądu Rejonowego w sierpcu. Na skutek tego pozwu wniesionego przeze mnie w imieniu miasta gminy Drobin, Sąd Rejonowy w sierpcu nakazem zapłaty zasądził na rzecz miasta gminy Drobin kwotę 11 095 zł 83 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 kwietnia 2016 roku oraz kwotę 3738 zł 75 groszy tytułem kosztów zwrotu postępowania. Natomiast, no jak każde orzeczenie w tym kraju, również i nakaz zapłaty podlega zaskarżeniu. W tym tygodniu dzwoniłem do sądu w sierpcu. Jeszcze pozwani mają kilka dni na ewentualne złożenie sprzeciwu od tego nakazu. Mam nadzieję, że go nie złożą, wtedy nakaz się prawomocny. Jeśli się złożą, no sprawa jeszcze się troszkę przeciągnie. Jeżeli chodzi o spółkę i radę nadzorczą, powiem tak, tu jeżeli chodzi o odwołanie prezesa, mówię, trudno, jeżeli ktoś przychodzi i zmieniły mu się plany życiowe, żeby go na siłę zatrzymywać. Jest to rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron na prośbę zainteresowanego, dlatego też nie chciałem po prostu, żeby dalej to wyciągnąć, tylko zadziałać tak, żeby wszystkie procesy, które mamy w spółce zaplanowane, żeby poszły dalej. W związku też do Państwa radnych prośba o przychylne ustosunkowanie się do tych uchwał. Jeżeli chodzi o Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza jest powołana. Zasiadają w niej pan Andrzej Malaga, pan Dariusz Jakubowski i pan Jarosław Szymański. Także dziękuję za propozycję, ale zgromadzenie wspólników jest w zasadzie burmistrz, jest to organ wykonawczy gminy. Biorę całą odpowiedzialność za spółkę. Myślę, że jestem otwarty zawsze na Państwa propozycje i dałem tego dowód chociażby przy kwestii odwołań, przy elektrowniach wiatrowych, tam gdzie uznaliśmy, że mecenas proponowany przez Państwa będzie lepszy, skorzystaliśmy z jego usług. Natomiast w tej sprawie proszę o zaufanie do mojej osoby i tutaj chcę zadeklarować, że w przyszłym roku na rocznicę powstania tej spółki spółka na pewno złoży Państwu sprawozdanie merytoryczne
z działalności wszystkim radnych oraz będzie poddana badaniu przez biegłego rewidenta księgowego, także będzie to czasokres, który pozwoli Państwu, myślę, właściwe wnioski co do spółki podjąć. Także taka jest tutaj sytuacja. Jeżeli chodzi o pomniejszenie zwrotu za projekty, nie mamy jeszcze, w zasadzie nie prowadziliśmy takich projektów, z których mogłyby być jakieś korekty finansowe. W związku z tym nie było takich elementów, gdzie byśmy musieli zwracać jakieś pieniądze do instytucji wdrażających. Dopiero w zasadzie jesteśmy przed tym procesem, tak, bo mamy z PROW-u na 3 miliony złotych na drogi powiatowe, teraz mamy termomodernizację, mamy projekt wsparcia dla bezrobotnych. Tam ewentualne tego typu rzeczy mogą się pojawić. My zamierzamy nie dopuścić do tego, żeby się cokolwiek w tym zakresie pojawiło, żebyśmy musieli po prostu jakieś pieniądze dotacyjne w tym względzie oddawać. Tych projektów, które prowadziliśmy do tej pory, oprócz pomniejszeń wynikających z rozstrzygnięć poprzetargowych, nic takiego nie miało miejsca. Jeżeli chodzi o poprawę drogi w kierunku Brzechowa, panie radny, ja tutaj pan kierownik słyszę, myślę, że z pracownikami oceni, jak ta sytuacja wygląda. W miarę posiadanych środków postaramy się zareagować, tak? Jeżeli chodzi o koszt projektu na Stawami, o które pytał pan radny Mielczarek, panie radny, wszystko jest w protokole z ostatniej sesji, jest w sprawozdaniu moim międzysesyjnym. Proszę, żeby pan zajrzał po prostu do tego sprawozdania. Dobrze? Jeżeli chodzi 200 tysięcy szkoła więcej, to również tłumaczyliśmy panu na komisji. Jest to pan zadawał pytanie. Jest to. Nie wiem, czy pan do końca ma taki problem, ale okej. Jeżeli chodzi, to jeszcze raz powtórzę. Ciężko jest zaplanować w świecie, czy ktoś pójdzie na przykład urlop dla podratowania zdrowia, taki jak na przykład jest w przypadku dyrektora Zdrowotwórska. To są takie elementy. Oświata jest chyba jednym z najtrudniejszych działów, który jest do zaplanowania w budżecie, bo tam wszystko układa się w zależności od zapotrzebowania. Od tego, ile mamy dzieci z orzeczeniami, ile mamy dzieci z opiniami, które nakazują nam wdrożenie jakichś dodatkowych zajęć lekcyjnych, takie elementy. I jak pan skarbnik tłumaczył, 3 etaty podratowania zdrowia, 100 tysięcy nie ma. A z tego, co pamiętam, pan kierownik mnie poprawi, ile mamy teraz nauczycieli? 7, 8? 4 takich nadal. Także stąd wynikają również te rozbieżności między planem, to co założyliśmy, a to co wykonujemy w trakcie roku i konieczność przesunięcia ten. Czyli te pieniądze są przeznaczane na bieżące funkcjonowanie szkół. Jeżeli chodzi o procedowanie nad studią, panie Piotrze. To znaczy, jeżeli chodzi o procedowanie nad studium, to ono jest rzeczywiście dwuwątkowe, bo pierwsza część procedowania dotyczyła wykonawcy, wobec którego w tej chwili wnieśliśmy roszczenia. I na tym etapie przygotowania studium do Państwa Radnych, z tego co wiem, została w drodze mailowej przekazana informacja, w jakim zakresie studium zostało opracowane i można było wnosić wnioski do tegoż projektu studium. W tej chwili, tak jak tutaj w sprawozdaniu burmistrza była przekazywana informacja, została powołana gminna komisja do zatwierdzenia tego, do prac nad tym studium i pomimo tego, że w zasadzie okres z możliwości wdrożenia wniosków do studium upłynął, to do prac komisji można jak najbardziej w dalszym ciągu swoje spostrzeżenia i wnioski wnosić i one przez komisję będą rozpatrywane. No, to będzie wyjaśnia problem. Tak,
chcemy bardzo tutaj w tym elemencie z każdym z Państwa współpracować, żeby ten projekt odpowiadał na potrzeby i naszych mieszkańców, i całych zbiorowości. Także liczymy na to, że Państwo się włączycie w pracę nad tym projektem. Jeżeli chodzi o sytuację w Chudzinie, no bardzo mi przykro słyszeć, że do takich incydentów na terenie Chudzina dochodzi. Chciałbym tylko sprostować pani sołtys, bo odpowiedź na pismo pani mieszkańcy otrzymała z naszej strony, co możemy w tej kwestii zrobić, co było związane ze sprzedażą alkoholu. To też jest uwarunkowane przepisami i to nie jest tak, że którykolwiek prezydent, burmistrz, wójt danej gminy, mając przepisy prawa, może tak twardą ręką powiedzieć nie. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek, tak, spełnia on wymogi prawne, organ raczej nie ma możliwości, żeby wydać opinię negatywną. Chyba że znajdą się przesłanki do tej negatywnej decyzji w postaci tego, co jest opisane po prostu w prawie, czyli na przykład, nie wiem, zachodzi, że sprzedaż alkoholu małoletni, sprzedaż nieszczęśliwym. Takie sytuacje będą udokumentowane. Wtedy jest możliwość z naszej strony reakcji, samo z siebie no nie możemy po prostu też takiej decyzji podjąć. Druga kwestia, ja ubolewam, że na Chudzinie jest trochę właśnie podział między mieszkańcami bo wiadomo, no, obiektem, gdzie odbywają się te imprezy, jest obiekt remizy OSP, czyli nie jest Towarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarnia w Chudzynie, tak? Czyli u waszych mieszkańców, tak? I to jest w zasadzie też musicie ze sobą po prostu porozmawiać o tych uwarunkowaniach, tak? Czy chcecie, czy nie chcecie. My nie możemy nikogo też wyjąć na kolanie i powiedzieć nie. Tak jak ktoś ma taką wolę. No, po to jest to stowarzyszenie, po to działają. Taką formułę chcieli spróbować, próbują. Ma takie incydenty, no przykre, ale to jest sprawa karna w moim odczuciu i powinna być badana przez policję, tak? Tutaj ten element zarówno zaboru tego mienia w postaci tego telefonu, jak i pobicia, tak? To nie jest kwestia tutaj do końca, w której gmina ma jakieś kompetencje. To musi być zgłaszane notorycznie na policję, jeżeli takie incydenty występują, to musi być zgłaszane, bo to jest jedyna możliwość tak naprawdę reakcji na te incydenty. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, o który pytał pan sołtys Jankowski, dlaczego drobny, tak? Drobin ze względu na to, że jest to skupisko oczywiście dla spółki koszty inwestycyjne są ważne. I tutaj powiem tak, to może być dobry początek, tak? Ale pierwsze to musi być też od nas ta inicjatywa, od mieszkańców, że my chcemy tego dobra, tak? Tego dobra w postaci gazu ziemnego, czy to do opalania naszych mieszkań, czy chociażby do kuchni gazowej, które posiadamy. To jest taki tutaj projekt, na razie badanie rynku przez Państwową Spółkę Gazowniczą, na ile będą możliwości, na ile będzie nasze zapotrzebowanie, w miarę rentowne również dla tej spółki, żeby tą operację przeprowadzić. Także to nie traktujcie tego jako już coś, co się, nie wiem, za chwilę dokona,
tylko na razie mówię, badamy możliwości, badamy potrzeby. Badamy potrzeby. Bo po co coś robić, jak na przykład mieszkańcy powiedzą temu projektowi nie. Nie kupimy gazu takiemu, bo nie chcemy, bo nie wiem, bo nie stać nas. No, różne mogą być odpowiedzi. Gdy będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców w postaci ankiet, myślę, że wtedy doprowadzimy do spotkania, na którym mieszkańcy będą mogli porozmawiać właśnie z przedstawicielami tej firmy. Z rozmów, jakie ja prowadzę, wynika, że jeżeli będzie pozytywna wola mieszkańców, to projekt ten może już wypalić w przyszłym roku. Może już wypalić w przyszłym roku. Tylko jest potrzebna tak naprawdę tutaj wola i dobra kalkulacja, że firma po prostu stwierdzi, że im się ta inwestycja w Drobinie opłaci. W każdym bądź razie informuję, że taka możliwość może być w przyszłym roku, może już ten proces inwestycyjny w przyszłym roku się rozpocząć. Pytanie pana sołtysa Brunowa, pan przewodniczący, tak dotyczyło pana przewodniczącego. Jeszcze wcześniej pan Mieczarek pytał liczenie dzików, wyniki i czy polują. Panie radny, i pierwsze i drugie pytanie dotyczy sfery mojego życia osobistego, a nie związanego z pracą w samorządzie i nie chcę, nie byłem nigdy zwolennikiem, nie jestem i nie będę wiązania życia osobistego, czy nawet życia zawodowego ze sferą tutaj samorządową, także nie czuję się zobowiązany do odpowiedzi pana na to pytanie. Natomiast tutaj może pan być zainteresowany tym ewentualnie, czy w związku z moimi zajęciami osobistymi występuje jakieś zagrożenie dla rolników, hodowców, to z kolei dotyczy sfery życia zawodowego. Także jeżeli ma pan jakiekolwiek wątpliwości, na pewno są takie instytucje, które na te wątpliwości mogą pan odpowiedzieć. Jeżeli będzie pan zainteresowany po sesji, zapraszam, bo to nie wynika z mojej złej woli. Tylko jestem przeciwnikiem i nie zamierzam wprowadzać precedensu pytania o życie osobiste jakiegokolwiek radnego urzędnika. Także tą sprawę myślę, że mamy załatwioną. Natomiast do pana sołtysa, panie sołtysie, cały czas czekam na zorganizowanie spotkania. Ja i burmistrz, jeżeli pan zorganizuje spotkanie wioskowe, tak jak się umawialiśmy, przychodzimy i rozmawiamy o temacie tak, żeby tak to załatwić, żeby wszystko było jak trzeba. I mam wrażenie, że chyba tak się umawialiśmy, że a jeżeli nie, to ale mówię, to mi się wydaje, że najwłaściwszym teraz w momencie jest zebranie wioskowe, podjęcie decyzji, bo tak jak pan oczekiwał, że zostanie podpisane takie zobowiązanie, że do jakiegoś konkretnej daty, konkretny odcinek drogi będzie zrobiony, tak jak rozmawialiśmy o tym, że jeżeli nie tak, że trudno, znaczy powiedzmy w ten sposób, że trudno jest się zobligować do wykonania konkretnych czynności w takim zakresie, na jakie pan to oczekiwał, biorąc pod uwagę nasze możliwości budżetowe. I o tym rozmawialiśmy, ale będziemy dążyć do tego, żeby mieszkańcy tego obszaru byli usatysfakcjonowani. Do tego prośba. Organizuje pan spotkanie, przyjeżdżamy i ja, i burmistrz, i rozmawiamy tak, żeby, przepraszam, pan radny z tego okręgu wiedział, że kogoś mi brakuje, przepraszam, panie radny. I tu jesteśmy cały czas otwarci i raczej będziemy zdeterminowani wszyscy do tego, żeby ci mieszkańcy byli w miarę naszych możliwości finansowych, mogli być zadowoleni z dalszych ustaleń. Pan powiedział, że pan nie będzie. To znaczy, panie sołtysie, być może się nie zrozumieliśmy, także bardzo pana przepraszam, bo właśnie wyszło na to, że ja czekałem na pana, pan na mnie. Być może, że się nie zrozumieliśmy, bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że to chyba będzie najwłaściwsza droga, żeby też dla pana, myślę, że w odpowiedni sposób komfortowo, jeżeli będziemy rozmawiali z mieszkańcami, tak żeby pan nie był też, że przekazał pan to czy tamto, ktoś będzie miał pretensje, mógłbyś powiedzieć tak czy siak. Wszyscy ci mieszkańcy zainteresowani będą, myślę, że w miarę swojego zaangażowania będą mogli w tym uczestniczyć i wtedy podejmiemy, mam nadzieję, że takie decyzje, które będą dla wszystkich satysfakcjonujące. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, odpowiedź na
czy drogi do Jaroszewa jest zakończyć. Szanowni Państwo, odpowiadając na zapytanie pani sołtys z Chudzyna, pragnę poinformować, że faktycznie już docierały do mnie i w tym tygodniu, i w poprzednim tygodniu takie głosy odnośnie stanu technicznego tej drogi. Na ostatnim posiedzeniu zarządu powiatu poruszyłem ten temat. Postaramy się położyć destrukt tej dziury, na razie rozwiązać problem doraźnie. Oczywiście biorąc pod uwagę też warunki atmosferyczne, jeśli na to nam pozwolą. Korzystając z okazji, chcę również Państwu powiedzieć, że w trakcie są dwie inwestycje powiatowe. Pierwsza inwestycja to jest drogi Gralewo do granicy z gminą Raciąż i druga inwestycja, która została rozpoczęta dzisiaj w miejscowości Kłaki. Do 30 listopada bieżącego roku te inwestycje będą zakończone. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, ja na wstępie swojego wystąpienia powiedziałem, nie jestem za podnoszeniem podatków, a zwłaszcza podatku rolnego, ale nie odpowiedział Pan Burmistrz na najważniejsze pytanie. Czy nie podnoszenie podatków nie będzie skutkować w latach następnych obniżeniem subwencji ogólnej? Bo jestem radnym drugą kadencję i takie miejsca miały, że subwencja na lata następne była obniżana ze względu na to, że nie podnosiliśmy podatku. Bo skoro mamy pieniążków sporo, no to Państwo obniżało tę subwencję. Dziękuję. Jeżeli mogę odpowiedzieć, to powiem tak. I tak jesteśmy ze stawkami podatkowymi poniżej tak naprawdę tych stawek ministerialnych, żeby nie działo się tak, jak Pan Radny tutaj sugeruje, to trzeba było po prostu do wszystkie podatki do stawek ministerialnych proponowane przez ministra zaproponować. Ja uważam, że byłoby to za duże obciążenie dla naszych mieszkańców. Pocieszająca wiadomość, że na przykład tak jak w porównaniu do podatku rolnego stawka ministerialna maleje, bo koniunktura na rynkach jest, jeżeli chodzi o cenę żyta, niższa, także ta różnica nam się troszeczkę zmniejsza i wtedy ten uszczerbek również mamy mniejszy. Proszę bardzo, panie. Drodzy Państwo, woli wyjaśnienia nie zamierzam Pana Przewodniczącego Życie Prywatne ingerować, no Boże. Tylko Państwo sołtysi byli na spotkaniu OASM i miało być liczenie, mieli być na tym myśliwki, weterynaria, mieli być żołnierze, więc prosimy o przedstawienie nam wyników, jakie były z tego. A druga sprawa, mamy ulotkę tutaj z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w tej ulotce jest zapisane, jak zapobiegać afrykańskiemu pomoru świń. Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terenie kraju, gdzie wystąpiło ASF lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne. Więc dlatego widzę tu związek, bo Pan, jeżeli natchnieniu, że Pan coś tam poluje, czy tam nie poluje, więc się pyta. A jeździ Pan po chlebie, zbiera Pan krew, bierze, także istnieje obawa, że może zostać przeniesiona ta choroba, dlatego się pyta. Dziękuję bardzo. Panie Radny, więc raz jeszcze dzięki, czy były liczone, to jaki jest wynik, to nie jest pytanie do mnie, jeżeli nawet brałem udział w takim liczeniu, to nie zostałem, nie otrzymałem takich kompetencji, żeby udzielać informacji na ten temat, a tak jak Pan wcześniej mówiłem, jeżeli ma Pan wątpliwości, czy moja praca zawodowa jest wykonywana osobiście, to na pewno nie jest to właściwe miejsce i ten właściwy czas na rozwiązywanie wątpliwości związanych z wykonywaniem mojej pracy zawodowej. Także podtrzymuję swoje stanowisko, będę je podtrzymywał, będę go bronił i to bez względu na to, czy Pan mnie teraz pyta, czy ktoś zapyta Pana, czy ktokolwiek inny radny, innego radnego, czy sprawy zawodowe, czy sprawy osobiste. Zostawmy na inną okazję. Myślę, że mamy tutaj wystarczająco dużo zajęcia, problemów.
związanych z pracą samorządową. Kolejny punkt to są uchwały Rady Miejskiej w Drobinie, podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie. I jako pierwszą mamy uchwałę Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2017. Czy Państwo radni macie jakieś pytania, wątpliwości? Bardzo proszę, Pan Radny Lewicki. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja tylko bym proponował o zmianę publikacji tego aktu prawnego, a mianowicie wpisać Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 1817, bez tych późniejszych zmian. Dziękuję. Gdyż 8 listopada ukazał się tekst jednolity tego aktu. Dziękuję. Panie mecenasie? Z jaką pozycją pan mówi? 1817. Bez późniejszych zmian. Na komisji po prostu pracowaliśmy jeszcze w starym tutaj w nomenklaturze, bo tekst jednolity, tak mam tu informację, że w międzyczasie się prowadzony. Czyli tak naprawdę autopoprawka, tak? Zmiana podstawy prawnej. Prosiłbym chwilę czasu, Istotnie 8 listopada w Dzienniku Ustaw został ogłoszony tekst jednolity ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie, pozycja 1917, także jak najbardziej zasadną zmianę. Czyli zmiana dotyczy podstawy prawnej, tak? Czyli możemy potraktować jako autopoprawkę. Zmienia się numer pozycji w Dzienniku Ustaw. Zamiast pozycja 239 z późniejszymi zmianami, pozycja 1030. Czyli może podyktować jaką autopoprawkę. Kto z Pań i Panów Radnych jak za wprowadzeniem zmian do projektu uchwały Rady Miejskiej, który będzie zaproponowany przez Pana Radnego Lewickiego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zmiana została dokonana. Bardzo proszę jeszcze o uwagi i wnioski formalne do projektu uchwały. Nie widzę, kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2017. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie uchwała została podjęta. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Drobinie oraz odstąpienia
postanowienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę bardzo o uwagi wnioski formalne do projektu uchwały. Nie widzę. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Proszę bardzo, czy Państwo radni macie? Bardzo proszę, pan prezydent. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja tylko mam takie pytanie, może uwagę, bo w paragrafie 2 pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z i w punkcie 3 jest wymieniony katalog. Uważam, że jest to katalog zamknięty, bo są wymienione takich jak okulary, aparaty słuchowe, elementy protetyki stomatologicznej. Może dopiszemy i inne, bo na przykład jakby ktoś potrzebował sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, to już nie dostanie w ramach tego rodzaju świadczeń, bo jest katalog zamknięty. To może dopiszemy i innych. Dziękuję. Panie mecenasie, czy taki zapis, czy wprowadzenie takiej zmiany zmierzenia? Konsekwencje ewentualnie tego, takiego zapisu? Dostanie 97%.
miejsca ten zapis funkcjonuje w zasadzie w tych uchwałach. Co roku jest to związane z tym, że operator targowiska nie może tak jakby tych opłat zbierać sam, bo to jest jurysdykcja tutaj właśnie urzędu, tak? Czyli on musi się po prostu z tych opłat rozliczyć, natomiast ta różnica, która wynika 97%, to jest to, żeby urząd mógł sfinansować sobie zakup bloczków tych dokumentów poboru opłaty. Ja mam jeszcze jedną uwagę do tej uchwały. To jest w paragrafie 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Punkt 1, punkt 2. Pobór opłaty targowej powierza się dzierżawcy targowiska, to jest i wykropkowany. Taką uchwałę mamy podjąć? Nie. Ta była przesłana, poprawiona uchwała i w punkcie 2 jest zapis. Pobór opłaty targowej powierza się operatorowi targowiska, to jest spółce inwestycyjno-mieszkaniowej w Drobnie. Taki jest zapis tej uchwały. Proszę bardzo o uwagi i wnioski formalne. Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały na miejskiej drobie w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie miasta i gminy Drobne? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok. Bardzo proszę, czy macie Państwo uwagi, więc informacje. Bardzo proszę, pan radny Kacz. Pana burmistrza mam prośbę o przybliżenie motywów, jakimi się pan kierował, przedstawiając uchwałę w takiej formie. W związku z wnioskiem wyartykułowanym przez Komisję Rozwoju o zróżnicowanie stawek, wnioskowaliśmy o wprowadzenie dodatkowej stawki, wyższej stawki w pełnej wysokości dla handlu wielkopowierzchniowego. Dla pełnej wiedzy tu obecnych prosiłbym o wyjaśnienie, o konkretyzowanie, dlaczego uznał pan za stosowne zaniechać tego zróżnicowania. Dzięki. Panie radny, to było przedmiotem naszych rozważań na specjalnej komisji, która się zebrała w tej kwestii. Wydaje mi się, że tą kwestię ustaliliśmy już na komisji, że nie zmieniamy w tym zakresie, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości od przedsiębiorców. Nic. Tak, do takiego wniosku komisja doszła, dlatego motyw był, żeby to przedłużyć w takiej formie, zaproponowałem w takiej formie, jakie były uzgodnienia na komisji. Proszę bardzo, uwagi, wnioski formalne. Może to właśnie, jako że nie byłem w tej części komisji, bardzo bym prosił o doprecyzowanie tych motywów, dlaczego postanowił pan z tego jednak zrezygnować. Tu przypomnę, że w ubiegłym roku wnioskowaliśmy byliśmy bliscy uchwalenia tej dodatkowej stawki wyższej dla handlu wielkopowierzchniowego. Wtedy to zostało z przyczyn formalnych zdjęte, jako że istniała obawa, że nie uzyskamy opinii UOKiK-u na temat takowego zróżnicowania. Według szacunków z roku poprzedniego mogło na to przynieść gminie 15 tysięcy dodatkowego dochodu z tego podatku. Dlatego bardzo bym prosił, bo kiedyś pan sygnalizował, że z różnych przyczyn pan uważa, że można by zaniechać tego, ale później z tego swojego stanowiska i ostatecznych motywacji przy tej decyzji pan nie przedstawił, przynajmniej ja takowego stanowiska nie poznałem. Dziękuję. Szanowni Państwo radni, to wy stanowicie prawo miejscowe. Rozmawialiśmy na ten temat na komisjach. Nie przypominam sobie, czy pan radny był, czy nie był. Jeżeli nie był,
a jest to pana komisja, no to trochę też nie fajnie. I z tego, co kojarzę, tłumaczyłem w ten to sposób, że uzysk, tak jak pan powiedział, to jest nam tak naprawdę na wielkości 15 tysięcy złotych, natomiast dochodzą różne dodatkowe obciążenia i administracyjne w stosunku co do pozostałych przedsiębiorców. Dodatkowo komisja tutaj nie zaproponowała tak jakby wyrazistego brzmienia tej uchwały, która by pozwalała na zapisanie i obronienie przed UOKiK-iem tego projektu uchwały. W związku z tym, z tego co kojarzę, komisja wypowiedziała się w tej sprawie, żeby pozostawić to tak jak do tej pory to obowiązywało. I ja wykonuję to, co państwo ustaliliście na komisji. Proszę bardzo, wnioski formalne. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Robinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na 2017 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mam jeden głos wstrzymujący, uchwała została podjęta. Jeden przeciwny, jeden wstrzymujący. Tak czy inaczej uchwała została podjęta, przepraszam. Przepraszam za nieścisłości w liczeniu. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej, która nie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy Drobin w ramach pomocy de minimis. To jest nowa rzecz. Bardzo proszę, czy macie państwo uwagi, wnioski? Bardzo proszę, pan radny Lewicy. Szanowni państwo, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja tylko bym się chciał upewnić, bo jest tu taki zapis w uchwale, że zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z nową inwestycją utworzenie nowych miejsc pracy, czyli jest spójnik i. Czyli mam rozumieć, że przedsiębiorcy, którzy nawet zatrudnią dużą ilość osób, to i tak nie będą mogli skorzystać, a nie poczynią żadnych inwestycji z tego zwolnienia. Dziękuję. Panie radny, paragraf 5 zwolnienie od podatku przysługuje, tak? I tutaj faktycznie dotyczy nowych rozpoczynających przedsiębiorców. I punkt 2 dla pozostałych przedsiębiorców działających na terenie miasta i gminy Drobin. I tutaj poszczególne przypadki w tym czyli jeżeli nasz przedsiębiorca, który już funkcjonuje na rynku, rozszerzy działalność do tych promów, które są zapisane w tej uchwale, również będzie miał szansę ubiegania się o te zwolnienia. Ale nawet jeżeli inwestycji nie poczyni żadnej? Dlatego prosiłem państwa radnych, żebyście się zapoznali z tym projektem. Jeżeli będą jakieś właśnie uwagi co do poszczególnych zapisów, to chętnie ich z państwem radnych tutaj na ten temat po prostu podyskutujmy i zróbmy ten projekt, żeby on w miarę wszystkie sytuacje mógł obejmować. Mam wrażenie, że dochodzimy do etapu czasopisma, panie mecenasie, jeżeli można, bo rzeczywiście, tak jak pan radny zauważył, paragraf 1 jest wspólnik, który wydaje się być jednoznaczny, natomiast potem dalej w rozwinięciu jest. Chwila przerwy, okej. 10 minut. A to może jeszcze moja uwaga, można? Bardzo proszę. Może dotykam samego, bo tu w uzasadnieniu mamy, że żeby przyciągnąć inwestorów, ale i tym samym zmniejszyć bezrobocie. I to jest tak ogólnie. Bezrobocie uważam, że na terenie gminy drogi. I wydaje mi się, że należałoby chyba może w tym punkcie 5 paragrafie 2, punkt 5, utworzenie nowych miejsc pracy, ale myślę, żeby to było dla mieszkańców gminy Drobin, bo utworzy miejsca pracy i zatrudni
zatrudnienie mieszkańców gminy Drobin, bo bezrobocie u nas jest duże. A może zatrudnić, nie wiem, z Ukrainy kogoś albo z innej gminy i my z tego nie mamy nic. Jak mieszkańca zatrudni, to przynajmniej w formie podatków PIT wrócą nam jakieś tam pieniążki. No i się zmniejszy bezrobocie na terenie gminy Drobin. Myślę, że można by było tutaj dopisać z pierwszeństwem zatrudnienia mieszkańców gminy Drobin w tym punkcie 5 paragraf 2. Bo nie możemy może nie mieć odpowiednich kwalifikacji na jakieś tam stanowisko i wtedy może sobie zatrudnić kogoś tam z zewnątrz, ale generalnie jeśli tu są chętni do pracy z kwalifikacjami, to pierwsze jest zatrudnienie mieszkańców gminy Drobin. Jeżeli mogę, już tak na drodze, jak rozmawiamy o tym projekcie. Panie radny Lewicki, tak, tutaj moją intencją jest to, żeby powstała nowa inwestycja, czyli rozwój jakiegoś przedsięwzięcia, która będzie generować nowe miejsca pracy. Wtedy zwalniamy przedsiębiorcę, który już prowadzi działalność. Czyli musi coś stworzyć i stworzyć jednocześnie miejsca pracy. Myślę, że nie słuchają. Szanowni Państwo, 5 minut przerwy, ewentualnie w kuluarach jeszcze to zadanie do mówienia wątpliwości. Zapraszam do 5 minut. Literka występująca jako spójnik i z nową inwestycją i utworzeniem nowych miejsc pracy, czy to niesie jakieś dalej konsekwencje do treści zapisanej w dalszej części tego projektu uchwały? Powiem tak, dla mnie ten zapis jest kompatybilny z tym, co mamy później, tak? To znaczy, jeżeli mamy w paragrafie drugim, punkt drugi, definicję nowej inwestycji, należy przez to rozumieć poniesienie przez przedsiębiorcę nakładów i tak dalej, pod warunkiem, że w wyniku poniesienia tych nakładów zostaną utworzone nowe miejsca pracy. Dalej mamy w paragrafie piątym, zwolnienie od podatku przysługuje dla przedsiębiorców, którzy i dalej warunkiem utworzenia co najmniej iluś tam miejsc pracy, no to tak odczytuję tą intencję, tak, że podstawą zwolnienia jest utworzenie zarówno nowej inwestycji, która jednocześnie tworzy nowe miejsca pracy. Dobrze, a druga, druga uwaga to danie pierwszeństwa mieszkańcom gminy Drobin, czyli paragraf 2, punkt 5, tak, dopisanie z pierwszeństwem mieszkańców gminy Drobin. Pierwszeństwo, może tutaj koleżanka to sformułowała tak, ja to przeczytam. Proszę bardzo. Z pierwszeństwem zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców gminy Drobin. Czyli można dodać posiadających status bezrobotnego. To już. Tutaj zadanie mi się zawsze kojarzy, kiedyś otrzymywałem pieniążki wynikające z umowy o zakazie konkurencji i jak poszedłem do Urzędu Pracy o takie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, się okazało, że nie jestem bezrobotny, tylko jestem poszukujący pracy. I tutaj kolejne terminy, też mam świadomość konsekwencji wprowadzania tych terminów, czy bezrobotnych, czy poszukujących pracy, czy jedno i drugie, bo to ma swoje bardzo konkretne konsekwencje. Bo ja byłem de facto bezrobotny, jeżeli dostawałem jakieś tam wynagrodzenie wynikające z poprzednich umów, to już bezrobotnym nie byłem. Także tutaj jest stąd mój uśmiech i też wątpliwość i pytania o konsekwencje prawne takiego zapisu. Jeżeli mógłbym, to co do istoty zgodzę się, że możemy spróbować zapisać, że dotyczy to mieszkańców miasta i gminy Drobin, ale co do statusu ich, status, to myślę, że to jest już troszeczkę na wyrost, bo żeby nie również tak jakby, że przedsiębiorcy będą blokowani przez ten zapis, tak? Bo jeżeli weźmie fachowca, ale który pracował już na przykład na terenie naszym, czy innej gminy gdzieś i tylko z tego tytułu nie miałby otrzymać wsparcia od nas, to uważam, że byłoby to już troszeczkę
za daleko posłuchamy. No to dlatego proponuję, żeby skupić się na mieszkańcach miasta i gminy. Czyli pani radna? Tak, może być mieszkańcy. Bez bezrobotnych. Nie, chodzi o mieszkańców. Czyli paragraf 2.5 z pierwszeństwem mieszkańców gminy Drobnik. Pani ma na się jakieś konsekwencje, taki zapis? Pan nosi. To znaczy, jak ten punkt 5 miałby brzmieć w całości? Tu ja przeczytam. Utworzenie nowych miejsc pracy. Pierwsze, po tym, co jest przed myślnikiem, dodajemy. Z pierwszeństwem zatrudnienia mieszkańców gminy Drobnik. Tylko tak natury praktycznie pytanie, jak to pierwszeństwo miałoby być sprawdzane przez urząd? Na podstawie deklaracji chociażby, czy przedstawienia dokumentów przez osobę ubiegającą się o zwolnienie z podatku, przez firmę. No tak, ale to jak wykaże, że w pierwszej kolejności szukała na terenie pracowników wśród mieszkańców gminy Drobnik? Chociażby będzie to wynikało z tego, że załóżmy, elektryk, a na liście oczekujących czy poszukujących pracy mieszkańców jest trzech elektryków i żaden z nich nie dostał ofertę tego, na przykład. No ale to znowu w takim razie mówimy o bezrobotnych, tak, na liście w Urzędzie Pracy, rozumiem, tak? Tak. Czy była zamieszczona oferta na stronie... Ja nie dyskredytuję absolutnie tego pomysłu, tylko jak to w praktyce właśnie miało być sprawdzane przez osobę, która tutaj na jaki wniosek płynie, że akurat ten przedsiębiorca w pierwszej kolejności szukał pracowników wśród mieszkańców gminy Drobnik. Chociażby poprzez... W praktyce to chociażby przez zamieszczenie na stronie urzędu oferty takiej pracy, ale podobnie moglibyśmy zapytać w pozostałych punktach, w jaki sposób gmina czy burmistrz oceni wielkość inwestycji, czy była związana z powstaniem nowego miejsca pracy. Tu pewnie będzie potrzebna jakaś procedura do stworzenia i urząd będzie musiał się nad tym pochylić, żeby przepisy czy procedury wykonawcze do tej uchwały stworzyć. Bo przecież wiadomo, że jak jest jakiś przepis, to zaraz ktoś będzie kombinował, jak go ominąć. A strona urzędowa musi się zabezpieczyć. Ale tak jak powiedziałem, inne punkty tej uchwały również można by zadać takie pytanie, jak to w praktyce ma wyglądać. Może w tym zgłoszeniu, bo to jest załącznik do uchwały, i w tym zgłoszeniu może być. Myślę, że nie możemy zakładać złej woli przedsiębiorców w tym zakresie i generalnie zostawić to faktycznie do oceny naszej jako urzędu do uszczegółowienia tego elementu i tutaj, żeby po prostu to zafunkcjonowało. I nie szukać tak jakby powodów do czy dokumentowania, czy zostawmy po prostu te dokumenty, które będą świadczyć o tym, że była przeprowadzona inwestycja, tak? I że ze stanu średniorocznego zatrudnienia będzie wynikał ten wzrost. Może zostawmy faktycznie ten zapis jako preferencja, jakieś takie zasugerowanie przedsiębiorcom, że na niebie, jak to byli nasi mieszkańcy. Czyli mam wniosek proponowany o zmianę treści, paragraf 2.5. Utworzenie nowych miejsc pracy z pierwszeństwem mieszkańców gminy Drobnik. Zatrudnienia mieszkańców gminy Drobnik. Utworzenie nowych miejsc pracy z pierwszeństwem zatrudnienia mieszkańców gminy Drobnik. Paragraf 2.5. Bardzo proszę jeszcze wnioski formalne i uwagi do projektu uchwały. Nie widzę, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o zmianę treści projektu uchwały, mianowicie paragraf 2.5 przed myślnikiem z pierwszeństwem zatrudnienia mieszkańców gminy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zmiana została zaakceptowana. Wprowadzona jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie zwolnienia?
działalności przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie miasta gminy Robin w ramach pomocy de minimis. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Podpunkt 8. Uchwała Rady Miejskiej Lublina w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Proszę bardzo o uwagi i wnioski formalne projektu uchwały. Nie widzę, kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej Lublina w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Kto jest przeciw? Tak, pan radny jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące, uchwała została podjęta. Kolejny punkt to projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody z urządzeń wodociągowych. Kto z pani panów radnych zgłaszał uwagi, wnioski formalne? Nie widzę. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej Gminy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody z urządzeń wodociągowych? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej Gminy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Bardzo proszę o uwagi, wnioski formalne. Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Trowinie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejny pomysł to uchwała w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków do zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz remontu i zdrowia komunalną współpracą. Proszę bardzo o uwagi, wnioski formalne. Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Robinie w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz remontu i zdrowia komunalną współpracą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Robinie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta gminy Robin na 2017 rok na realizację projektu pod nazwą Robin Gmina Przyjazna Mieszkańcom w ramach RPO Województwo-Mazowieckiego na lata 2014-2020. Bardzo proszę o uwagi, wnioski formalne. Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Robinie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta gminy Robin na 2017 rok na realizację projektu pod nazwą Robin Gmina Przyjazna Mieszkańcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to WPF, czyli uchwała Rady Miejskiej Gminy zmieniającą uchwałę numer 16 na 129 na 2015 w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Pytanie, czy coś się zmieniło od posiedzenia komisji? Zmieniło się w budżecie. Wieloletniej prognozy finansowej uległa treść, części stanowiące tej uchwały. Ta treść uległa zmianie dlatego w konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową, dlatego gdyż zmienialiśmy okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej z roku 2025 do roku 2030 i w związku z tym te poprzednie zapisy były nieprawidłowe, a ten zapis jest prawidłowy i on musiał mieć takie brzmienie. Uległ zmianie opis w części dotyczącej prognozy na lata 2017-2030. Dodaliśmy zapis wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 dokonano zmian w dochodach, w tym bieżących oraz majątkowych oraz wydatkach, w tym bieżących oraz majątkowych w celu urealnienia tych kwot i doprowadzenia do zgodności z projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030.
I dodatkowo, ponieważ w międzyczasie otrzymaliśmy pismo o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu drogi gmina przyjazna mieszkańcom i byliśmy zobowiązani do ujęcia środków na realizację tego projektu w roku 2017, więc musieliśmy dodać te środki i one zostaną też jednocześnie ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok autopoprawką, ale teraz musieliśmy też je ująć. W związku z tym dodatkowo w 2017 roku zwiększono dochody bieżące w kwocie 324 505 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania drogi gmina przyjazna mieszkańcom. Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 409 625 zł, w tym z tytułu środków z Unii Europejskiej w kwocie 324 505 zł oraz wkład własny w kwocie 85 120 zł na realizację tego zadania i jednocześnie zmniejszyliśmy wydatki bieżące w kwocie 85 120 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe ze środków gminnych. I tutaj w dalszej części dodano cały opis tego projektu. Oraz w dalszej części też był też zapis o zmianach spłat rat kapitałowych dotyczących pożyczki planowanej do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ten zapis został usunięty, a przesuwamy jedynie spłaty rat kredytu konsolidacyjnego. I też zmianie uległ w wieloletniej prognozie finansowej zapisy, ale w związku ze zmianami w uchwale budżetowej. W uchwale budżetowej dokonaliśmy zmian w stosunku do komisji w takim podziale, że w dziale 705 zwiększamy wydatki bieżące w kwocie 40 842 zł, a zmniejszyliśmy wydatki na wynagrodzenia w dziale 750-23 też w kwocie 40 842 zł. To nastąpiły takie zmiany. A ja mam w związku z tym pytanie, mogę? Właśnie od 40 842 zł. Konkretnie na co te pieniążki? Bo to jest przeznaczenie na gospodarowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez spółkę SIM. Konkretnie na co te pieniądze, te 40 tysięcy, bo to jest spora kwota. Drugie pytanie mam, to jest w oświacie chyba, dział 801.01, 184 062.90 i to na wynagrodzenia. Czy to wynika z tego, z czego to wynika? Czy w uchwale budżetowej były planowane pieniądze na wynagrodzenia, bo tutaj dotyczy wynagrodzeń w szkołach. Robotwórsk, Cieszewo, potem Drobin szkoła, technikum bodajże, właśnie, czy to były, z czego to wynika, że zwiększono te wydatki o te 184 tysiące. No i te 40 800 na tą spółkę, dziękuję. 40 tysięcy to jest realizacja tak jakby zarządzenia, w którym przekazaliśmy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki niekomunalnej spółce, prawda? I tam musimy zapewnić spółce pieniądze na finansowanie tego zadania do końca roku, czyli na zapłatę za należności, tak, które płacimy za mieszkańców. Czyli to samo, co urząd teraz do tej pory dokonywał, ten zapłat, teraz musi spółka zapłacić. Poza tym do pracy w spółce przyszedł jeden z naszych pracowników, tak? I też musimy po prostu zapewnić środki spółce na wynagrodzenie dla tego pracownika do końca roku. Czyli na bieżącą działalność w tym zakresie
spółki. Jeżeli chodzi o oświatę, to jest jedno pytanie i moja odpowiedź była do pana radnego Mieczarka i to jest odzwierciedlenie tego, co w tej odpowiedzi mówiłem w postaci budżetu. Czyli na te urlopy zdrowotne tyle pieniędzy. To szacowanie, tak jak pani radna powiedziałem, naprawdę oświata jest trudno, trudna do końca. To pani rada powiedziała, trudna tak pierwotnie do pełnego wyszacowania, ile dany rok będzie kosztował. Jeszcze tu mam pytanie, a propos tych 40 tysięcy, bo to jest na jeden miesiąc, na grudzień, tak? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Ta kwota tych 40 842 zł to jest na grudzień, tak? Do końca roku, tak. Listopad i grudzień, 2 miesiące. Za 2 miesiące. Tak. Czyli to spółka wystawia już faktury, mamy to do zapłacenia, czy w jaki sposób między dwoma podmiotami w tym wypadku przepływ tych pieniędzy się ma odbyć, jeśli mógłby pan uspokoić moją ciekawość. To znaczy tutaj to będzie fakturą obciążała nas spółka za prowadzenie tych zadań, tak? Czyli zarządzenie zlecamy w spółce, a spółka nam wystawia dokument finansowy. Tak. Na to, żeby zabezpieczyć to, co się... W zasadzie to, żeby to na takim samym standardzie jak urzędzie gminy, jak prowadziliśmy tą gospodarkę, żeby nic się dla naszych mieszkańców w tym zakresie nie zmieniło. Czyli wpłaty dla wspólnot, tak, wszystko to, co musimy uregulować w związku z tym naszym mieniem komunalnym, musimy w spółce zabezpieczyć. No bo musimy też pamiętać, że spółka tak naprawdę zaczyna od zera, tak? Także nie ma jeszcze, tak? Dopiero myślę, że realizacja projektów i tak dalej będzie generować jakieś dodatkowe środki, które będą może w przyszłości nasze zobowiązania gminne w tym zakresie również wspomagać. To jest takie pytanie mam, bo gmina jest udziałowcem, członkiem wspólnot mieszkaniowych. W tych wspólnotach zarząd często jest w rękach podmiotów zewnętrznych. Czy planuje pan jakieś ruchy, żeby to wszystko skupić w tej spółce SIM, żeby pod jednym zarządem mieć kontrolę nad tymi nieruchomościami, tam nawet gdzie mamy część większościową? To wspólnota jednak uchwałą decyduje, kto daną wspólnotą zarządza i są to uchwały po prostu wspólnot, nie możemy po prostu tego... Ja to rozumiem, dlatego myślałem, że tam gdzie mamy większość, są takie wspólnoty, gdzie mamy większość, a nie mamy zarządu, czy jest zarząd zewnętrzny, czy nie byłoby warto rozważyć przekazanie, jeśli mamy specjalny podmiot nasz gminny, do tego utworzony, tam gdzie gmina ma większość. Tak, tylko do tego procesu trzeba się przygotować. Rozumiem, ale to Uwolniono troszeczkę ten termin zarządcy nieruchomości, tak, bo wcześniej to było zobligowane dodatkowymi kwalifikacjami, tak. Najpierw musimy się do tego przygotować, czyli przygotować pracownika, który merytorycznie będzie mógł tego typu rzeczy. Nie wykluczam. Nie wykluczam, że się temu przyjrzymy. Jeszcze co do zniżenia kosztów. Proszę bardzo, o uwagi nieskierowane, to w ogóle nie widzę, że za zmianę planu prawnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Trebinie zmieniającą uchwałę nr 16 na sobie 90/2015 Rady Miejskiej w Trebinie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta gminy Trebin na lata 2016-2020. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejne to uchwała budżetowa. Czy macie Państwo też jakieś dodatkowe wątpliwości, pytania i wnioski? Nie widzę. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Trebinie? Uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016 nr 16 na 130 na 2015 Rady Miejskiej w Trebinie z dnia 31 grudnia 2015 roku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nie została podjęta jednomyślnie. Kolejny punkt to te, o które poszerzyliśmy na dzisiejsze oprawy. To wniosek pana burmistrza
tak odwołanie ze stanowiska skarbnika miasta Jeleniogórskiego pana Huberta Łosińskiego. Czy macie Państwo pytania czy wnioski formalne do proponowanego profesora? Ja proszę zwrócić uwagę na tą poprawkę. Termin, tak. Jest propozycja do poprawki, czyli we wniosku, czyli mój wniosek, który teraz jest złożony w dniu 18 listopada 2016 roku rezygnacją pana Huberta Łosińskiego z funkcji skarbnika miasta Jeleniogórskiego z dnia 25 listopada. Jeszcze pani imiona? Huberta Łukaszka. Kolejna. Dobrze. I tu, czyli rozumiem, że w projekcie, tak? Projekt uchwały, czy Państwo zapoznaliście się z projektem, czy macie uwagi i wnioski formalne? Nie widzę, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem, czyli pierwsze to są autopoprawki, czyli pierwsza to jest zmiana daty, czyli paragraf 1 na wniosek burmistrza miasta gminy Drobin odwołuje się z dniem 25 listopada pana Huberta Łukasza, tak? Łuśnieńskiego ze stanowiska skarbnika miasta gminy Drobin. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4-5 wstrzymujących. Autopoprawka została przyjęta. I kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej Drobinie w sprawie odwołania skarbnika miasta i gminy Drobin? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 5 wstrzymujących, 0 przeciw. Uchwała została podjęta i kolejny wniosek to w związku z odwołaniem ze stanowiska skarbnika miasta gminy Drobin pana Huberta Łukasza Luśniewskiego składam wniosek o powołanie z dniem 26, czyli 25 odwołujemy, tak 26 powołujemy, 26 listopada na stanowisko skarbnika miasta gminy Drobin pani Renaty Łukaszewskiej zatrudnionej w Urzędzie Miasta gminy Drobin od dnia 1 maja 2007 roku obecnie na stanowisko. Ale szanowni Państwo, jeszcze raz w związku z odwołaniem ze stanowiska skarbnika pana Huberta Łukasza Leśniewskiego składam wniosek o powołanie z dniem 26 listopada 2016 roku na stanowisko skarbnika miasta i gminy Drobin pani Renaty Łukaszewskiej zatrudnionej w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin od dnia 1 maja 2007 roku. Obecnie na stanowisku głównego księgowego. Pani Łukaszewska ukończyła studia zawodowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku ekonomia. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu finansów publicznych. Nadmieniam również, że pani Łukaszewska spełnia wymogi formalne określone w artykuł 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji skarbnika miasta i gminy Drobin. I tu również wniosek na autopoprawkę, tak? Czyli 26 dnia 1 grudnia, 26 listopada i pani Renata Łukaszewska jest panią Renatą Łukaszewską jednego imienia. Czy macie Państwo, czyli wniosek formalny o autopoprawkę, zmianę terminu powołania, czyli 26 listopada, czy macie Państwo uwagi do wniosku formalnego? Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o autopoprawkę, mianowicie zmianę terminu powołania z datą 26 listopada 2016? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 wstrzymujących. Wniosek o to poprawkę został przyjęty. Czy macie Państwo uwagi do treści wnioski formalne? Treści. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie powołania skarbnika miasta i gminy Drobin? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Pani skarbnik. Od jutra zapraszam, co sobota, co prawda, od poniedziałku zapraszamy do współpracy i życzę pani dobrej, owocnej współpracy. Mamy dwa pisma, jedno to jest
naczelnik Urzędu Skarbowego. Zgodnie z artykułem 24h ust. 7 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446, tekst jednolity, naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku przedkłada informacje z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. Data wpływu oświadczeń majątkowych do tutejszego urzędu. 15 maj, 1 marzec, 20 maj, 26 wrzesień, 29 wrzesień, 6 październik 2016 roku pracownicy samorządowi i 13 maj 2016 roku radni gminy. Punkt 2. Wnioski formalne wynikające z analizy oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe zostały złożone na formularzu określonym w załączniku nr 1 lub 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie określenia wzoru formularza oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej, członka organu zarządzającego gminą, osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały przekazane naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Płocku wraz z kopiami zeznań wysokości osiągniętego dochodu poniesionej straty za 2015 rok. Obowiązku dołączenia zeznania podatkowego do oświadczenia majątkowego nie dopełnił pan Jeziak Henryk. Punkt 3. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, pani Jóźwiak Ewelina w punkcie 6 i 8 nie wykazała dochodów uzyskanych w 2016 roku. W celu weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniu będzie skierowany wniosek o kontrolę do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Pani Sława Agnieszka nie wypełniła w całości punktu 6 i 7. W punkcie 8 nie wykazała dochodu uzyskanego w 2016 roku. W punkcie 10 nie określiła związku, z jakim wydarzeniem zostały zaciągnięte kredyty. W celu weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniu będzie skierowany wniosek o kontrolę do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Pani Wróblewska Mariola nie wypełniła w całości punktu 7. W części P nie określiła miejsca położenia wszystkich nieruchomości wymienionych w punkcie 2. Pan Szymański Roman w części P nie określił miejsca położenia nieruchomości wymienionej w punkcie 2-4. Pani Chrobocińska Renata w punkcie 1 nie określiła, czy posiada, czy nie posiada papiery wartościowe. 2-2. Nie określiła, czy posiada, czy nie posiada mieszkanie. 2-3. Nie określiła, czy podana kwota jest dochodem, czy przychodem osiągniętym z gospodarstwa rolnego. Nie wypełniła w całości punktu 3. W punkcie 5 nie wykazała nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa. Pani Bielska Danuta w punkcie 10 nie określiła, wobec kogo został zaciągnięty kredyt. Pan Zajączkowski Ireneusz w części B nie określił miejsca położenia wszystkich nieruchomości wymienionych w punkcie 2. Pani Wolęcka Agnieszka w punkcie 2 nie określiła, czy podana kwota jest dochodem, czy przychodem osiągniętym z gospodarstwa rolnego. Pan Jeziak Henryk w części B nie określił miejsca położenia wszystkich nieruchomości wymienionych w punkcie 2. Pan Makomaski Ireneusz w punkcie 8 nie wykazał wszystkich dochodów uzyskanych w 2015 roku. W celu weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniu będzie skierowany wniosek o kontrolę do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Pan Pawłowski Andrzej w punkcie 10 nie określił, w związku z jakim zdarzeniem została zaciągnięta pożyczka. W części B nie określił miejsca położenia wszystkich nieruchomości wymienionych w punkcie 2. Pan Wiśniewski Maciej wykazuje duży wzrost zasobów pieniężnych i nieruchomości w porównaniu do dochodu uzyskanego w 2015 roku. W celu weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniu będzie skierowany wniosek o kontrolę do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej Bydgoszczy. Pan Mielczarek Krzysztof w części B nie określił miejsca położenia wszystkich nieruchomości wymienionych w punkcie 2. Punkt 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku informuje, że sprawdzenie oświadczeń dokonano pod względem kompletności danych wynikających z druku oświadczenia oraz informacji zgromadzonych w bazie tutejszego urzędu. I została przesłana prośba. Przesłana, z tego co wiem, to też państwo na skrzypce Mielonowska. Podejmę się przeczytania, ale no, próbowałem ze skalami, tak średnio mi to szło. Pan Roman Wiśniewski, ze względu na wydarzenia z ostatniego tygodnia, pożaru karczmy oraz podobnego zdarzenia z poprzedniego roku, proszę o pilne zwołanie Komisji Bezpieczeństwa oraz
przedstawicieli komunarki celem? Braku wody w hydrantach. A może omówienie. Oraz czas i metod rozwiązania tego palącego problemu. Mi się wydaje, że pan Burmistrz tutaj w części wyjaśnił, natomiast informacje do wnioskujących, myślę, że prześlemy, że odpowiedź jest zawarta w protokole, czy ewentualnie taką odpowiedź, czy państwo radni się zgadzają z taką formą, czy życzycie sobie zwołanie. Bardzo proszę pana. Panie przewodniczący, może warto byłoby jednak tę komisję zwołać i zaprosić również policjantów. Bo to nie jest w ostatnim okresie pierwszy pożar na terenie naszej gminy. Nie wiem, czy policja i tak jak kolega sugeruje, kolega Lewicki, że również strażaków. Nie wiemy, jakie są przyczyny tych pożarów. Może dobrze byłoby, żeby nas policja uspokoiła, że to nie są podpalenia, że to nie jest jakaś nowa fala dziwnych wydarzeń, które mogą się rozszerzyć na terenie naszej gminy, bo młodsi może nie pamiętają, ale kilkanaście, może 20 lat temu była już taka fala pożarów na terenie Drobina. Początkowo lekceważono jakieś drobne płonące skoki, a potem się zrobił z tego duży problem. Może byłoby warto, żeby policjanci również się żeby jedna komisja właściwa do spraw bezpieczeństwa zajęła się tym tematem, nawet prewencyjnie. Jeżeli to są wszystko przypadki, to super. Znaczy dobrze, że nie umyślę tematy, ale może warto byłoby prewencyjnie się tym zająć. Dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, szanowni państwo, występuję jako przewodniczący, nowy przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa. W całej rozciągłości te wnioski popieram. Jesteśmy tu dla społeczeństwa i wyjaśnić, rozmawiać należy. W trybie pilnym za tydzień, czy wcześniej, proszę bardzo. W czwartek o godzinie? 12. No i już zaproszenie do zasilania też do zainteresowanych osób tutaj. Czyli sprawa policja, straż i osoby wnioskujące. Bardzo proszę, oświadczenie komunikaty ciąg dalszy. Pani radna Janowska, proszę bardzo. Ja tylko chciałam zapytać, skoro pani Renata Łukaszewska ma tak duże predyspozycje, żeby zostać skarbnikiem, to pytam się, dlaczego był powoływany 2 lata temu pan Luśniewski i to jeszcze z nie naszej gminy. Pani Renata, czy bo też znam raczej sprawę, ale to bardzo proszę. Pani radna, pozwoli pani, że tak jak tu do tej pory stwierdzaliśmy, ja jako burmistrz odpowiadam za pracę urzędu, za prawidłowe funkcjonowanie i myślę, że mam również prawo dobierać sobie kadrę do tego elementu. Współpraca z panem Hubertem Luśniewskim, ona się nie kończy, tylko będzie trwała dalej. Ze swoich obowiązków poprzez te lata, od kiedy jest, czyli rok 2015-2016, wywiązuje się i wywiązywał się wzorowo. Bardzo się cieszę, że mogłem z takim człowiekiem jak Hubert Luśniewski współpracować jako ze skarbnikiem i dalej będę z nim współpracował jako z prezesem spółki naszej komunalnej SIM. Myślę, że równie owocnie. Dla mnie ta osoba jest prawdziwym skarbnikiem i naprawdę to, że nie ma tego waloru
że jest mieszkańcem naszej gminy, nad którym musimy pracować, natomiast ciężko mi tak do końca było przekonać. Uważam, że nie umniejsza jego faktu, że jest dobrym, że jest dobrym skarbnikiem. Myślę, że dla pani Renaty ten okres współpracy z panem Hubertem, a ma porównanie na przykład we współpracy z poprzednią panią skarbnik, również dużo dobrego, dużo dobrego wniósł. Myślę, że będzie w dużej mierze kontynuatorką tego, co pan Hubert, jeżeli chodzi o budżet, uporządkowanie tego bałaganu w budżecie zastanego na początku kadencji zrobił. Także cieszę się, że w tak szybkim czasie pan Hubert również nam miejscowego dobrego skarbnika wychował. Panie burmistrzu, ja mam taką tylko nadzieję, że ta nagła zmiana w takim trybie bardzo szybkim pozwoliła przekazać wszystkie sprawy że poprzedni skarbnik zdążył już wszystko przekazać następcy, bo rozumiem, że od poniedziałku, a formalnie od jutra będziemy mieli panią skarbnik. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych negatywnych niespodzianek, nie będzie żadnych ujemnych dla gminy, bo przypominam, że teraz jest to okres przygotowywania budżetu na rok przyszły i w takim drażliwym momencie mamy to nieszczęście z utratą skarbnika. Mam nadzieję, że zadba pan o to, żeby nie było później takich sytuacji, że coś będzie się nam na głowę jako gminie waliło. I tak, dziękuję. Panie burmistrzu, ja chciałam powiedzieć, że ja nie mam nic przeciwko osobie ani pana Gusińskiego, ani pani Łukaszewskiej. Jestem jak najdalsza naprawdę od dobierania panu pracowników, tylko ja po prostu stwierdziłam to, co stwierdziłam. Ale naprawdę ja ani do pani Łukaszewskiej, ani do pana Rusińskiego nic nie mam. To ja dobrze, jeżeli mógłbym wyjaśnić, to pani Renata w zasadzie ściśle współpracowała z panem Hubertem, także te sprawy nie ma konsekwencji ujemnych żadnych, jeżeli ten budżet zna na skroś, porusza się z nim w tym budżecie. Już wcześniej to robiła jeszcze za kadencji pani Jerzewskiej. Teraz jeszcze ten efekt wzmocniliśmy z tego względu, że pani Renata bardziej właśnie kontrolowała, dbała o prawidłowe zapisy tego budżetu. Pan skarbnik mógł się na roli skarbnika jeszcze bardziej oprzeć. Ja to mogę porównać tylko tak do sytuacji w naszym kraju. Pan skarbnik był u nas troszeczkę takim bardziej morawieckim, też od tego, żeby próbować i przyciągać pieniądze z zewnątrz i to skutecznie w tym je wspierał, wręcz wiele ścieżek przez swoje doświadczenie nam otworzył. Dzięki temu mogliśmy mimo trudności w 2015 roku, chcę sobie przypomnieć, wyjść z budżetem bardzo dobrze, nadwyżkowo, tak. I myślę, że teraz w tej nowej roli też powinniśmy mu dobrze kibicować, żeby się sprawdził, tak jak tutaj był dobrym skarbnikiem, żeby był dobrze rozwinął naszą spółkę komunalną. Proszę się nie bać, wszystko jest pod kontrolą, nic się nam nie zawali. Taka rekomendacja, panie burmistrzu, spotkanie do pana Morawieckiego była bardzo budująca. Mamy nadzieję, że się będzie super nasza spółka SIM rozwijała pod takim pod taką dobrą ręką. Ale tutaj też jeszcze chciałem i do pani radnej, i do pana burmistrza, że z faktu, że powołuje rada i odwołuje skarbnika, wynika to, iż nie to, że radni nie mają nic w tym temacie do powiedzenia, tylko że ponoszą również współodpowiedzialność za to, kto tym skarbnikiem zostaje lub przestaje być. I tyle. Dziękuję. No tutaj odnośnie tej uwagi pana radnego, to w wniosku ten zapis mówiący właśnie o poprzednim stanowisku pani Łukaszewskiej, myślę, że w dużym stopniu może uspokoić, jeżeli chodzi o pewną współpracę, na pewno była ze skarbnikiem
nie wiem, czy większa z tym skarbnikiem, czy większa z poprzednim, ale z tego, co też wiem, to tutaj raczej była pani na bieżąco też z tymi wszystkimi rzeczami, które się działy. Także jeżeli chodzi o spokój, to jest absolutnie spokojny i cieszę się, że mamy skarbnika mieszkańca Otrowina też. Czasem się zastanawiałem, czy to dobrze, czy nie dobrze, ale osoba mieszkająca tutaj na pewno też ma trochę inaczej nakierowaną wrażliwość na sprawy nasze lokalne. Proszę bardzo, wolny wniosek ciągasz. Bardzo proszę. Ja mam chyba właściwie uwagę i prośbę do pana przewodniczącego. Wczoraj dostałam na skrzynkę maila od pana JP w temacie uchwała na sesję 25 listopada. Potem się doczytałam, że to jest pan J. Plebaniak. I kieruje tutaj nas, bo myślę, że wszyscy chyba radni to dostali, bo do kogo to było adresowane, więc do wszystkich radnych. Kieruje nas po materiały, w zakładce materiały na posiedzenie komisji i sesji Rady Miejskiej w Drobinie. Mam prośbę. Do tej pory zawsze nam przesyłała pani Skierkowska i obsługiwała nasze skrzynki. I może dobrze by było, żeby było tak dalej. Ja się trochę poddenerwowałam, bo mówię, pewnie znowu jakaś zmiana, bo na komisji było zapowiedziane, że do sesji jeszcze może być dużo zmian w budżecie. I mówię, w ostatniej chwili szukam, tu mi się strona, północy się brałam, strona mi się nie otwiera na Drobinie. Także bardzo proszę mnie, pani Skierkowska nam przekazuje te wszystkie informacje. Też do kolegi to, co dostaję, żeby nie kopiować, nie tracić czasu, bo miałam mało, więc zrobiłam to przekaż dalej. Rozumie pani? Przekaż dalej, tylko skopiowałam, z tego nie będę robiła. W takim razie będę to zrobić. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję bardzo. Pani rozumie, że miałam opublikować i to była kwestia informacji, tylko że też na stronie, bo tutaj też jest tak, że mamy skompresowane te maile, też wiem już z historii, że tam różnie to było z otwieraniem tych projektów, także w razie czego też informacja, że jest. No czyli na stronie, czyli tak czy inaczej na stronie one będą, bo to nie tylko do nas mieramy, ale to powinny być projekty przed sesją ogólnodostępne i tutaj myślę, że to jest dobry zwyczaj, dobra praktyka umieszczanie też przed sesją na stronie i też wynika ze statutu. Także te informacje na stronie będą, no i to był tak jak pani mówi informacyjnie, że też są dostępne. No. Także proszę o dalej o oświadczenia i komunikaty. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym się zwrócić do pana radnego Milczaka odnośnie tutaj zaczepiania przy moim wystąpieniu na sesji, że po prostu ja proponowałbym, żeby każdy zajął się swoją osobą i po prostu nie ingerował w to, że mnie przykładowo nie ma na komisjach. Myślę, że więcej wiem, co się dzieje w naszej gminie, niż pan się na tej komisji jest. I po prostu zadajecie nie tylko pan, ale i państwa, pana koledzy z klubu prawdy, lepsza gmina, dziwne i bezsensowne pytania nieraz na sesji. Bardzo proszę zająć się sobą, a ja powiem szczerze, że obecnie nie jestem w żadnej komisji i nie muszę być na komisji. Dziękuję. Pan radny Jeziak się zgłosił, także dobrze, że pana radnego. Widzę, że przechodzimy do etapu wymiany uprzejmościami. Panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowni radni. Ja chciałem wrócić do wątku analizy oświadczeń rynkowych. Chciałbym zgłosić czy to wniosek, czy uwagę, czy prośbę. Niech nas ktoś nauczy nie robić to, albo niech ktoś nas upomina, żebyśmy będę tak upominali. Ja jestem po kontroli skarbowej w tym temacie. Życzę sukcesów tym, co jeszcze będą bronienia swojej zdania, ci co mają mieć tą kontrolę. I no, myślę, że to są takie no, mało istotne moim zdaniem błędy, jednak ważące na analizie majątkowej czy innej oświadczeniu
radnego. Dziękuję bardzo. Myślę, że jest o tyle zasadna ta uwaga, że to nie wszystko da się sprawdzić, że nie ani urząd, ani tutaj biuro rady nie ma takiej kompetencji, żeby we wszystkich informacjach je badać, wnikać. Natomiast uwaga jest, też uważam, że stosowna o tyle, że wiele z nieprawidłowości się powtarza. Czyli to nie jest kwestia błędu czy niedopatrzenia jednego radnego, tylko to są po prostu, to jest powielanie się tego samego błędu przez kolejne osoby, także może jest coś na rzeczy, jeżeli będzie taka możliwość, to myślę, że to na pewno by uprościło życie, dlatego że taka kontrola, to nawet jeżeli nie ma być jakaś mocno przykra w skutkach, to na pewno zabiera czas i komfort. Proszę bardzo, panie. Tutaj tylko w sprawie wyjaśnienia do pana wiceprzewodniczącego Wawrowskiego, że jest błędnie twierdząc, że nie musi być na komisjach, ponieważ z tytułu bycia wiceprzewodniczącym jest przynajmniej członkiem Komisji Planowania i Budżetu. Także to tak, dostatnio to odsyłam, padł w Komisji Statutowej, więc zdaje się, że powinno to zacząć pana. Dzięki. Jeżeli chodzi o ten pani radny Mielczarek, naprawdę śmiech jest na miejscu, bo z tego co pamiętam, to pan również mu popełnił. I nie sztuką się nie pomylić, to faktycznie tutaj jeszcze dochodzi jeden element. Słyszycie państwo to na pewno w mediach, że bardzo skrupulatnie teraz zaczęto oświadczenia majątkowe lustrować i pewne rzeczy, pewne zapisy, które pani Asia może dać świadectwo. W poprzednich latach się do tego nie czynił żadnej uwagi, teraz jest ta uwaga. Jest ta uwaga i proszę też nie odbierać tego jako duże przewinienie. Trzeba po prostu ten element na przyszłość wykluczyć, trzeba się poddać weryfikacji Urzędu Kontroli Skarbowej, bo to się w większości przypadków kończy o tym, że się wyjaśni sprawę, skąd te zapisy w oświadczeniach majątkowych się po prostu tu wzięły. Ale naprawdę proszę tutaj nie demonizować tego tematu. Czasami po prostu się zmienia również interpretacja w przypadku. Bardzo proszę, panie burmistrzu, tak jak już rozmawiamy o tych oświadczeniach majątkowych, to chciałbym przypomnieć o korektach bitów R, które miały być zrobione niezwłocznie według pisma z Urzędu Kontroli Skarbowej ze stycznia. Zapewnił je kontrolujący. Tylko że nie dostaliśmy tych bitów. Może warto i na przyszłość też unikać takiego błędu. 14 i 15 też. Ten sam błąd był popełniony. Mianowicie niezgodność stanu faktycznego z dokumentem wystawionym przez urząd. I warto byłoby to dopiąć przed końcem tego roku. A jeszcze jedna sprawa. Bo pan przewodniczący poinformował nas, że naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku w kilku przypadkach zapowiedział przekazanie sprawy do Urzędu Kontroli Skarbowej w przypadku kilkoga radnych, a w przypadku innych radnych takowej informacji nie było. Jest to zgodne z procedurą, bo naczelnik Urzędu Skarbowego powinien zapowiedzieć Radzie, poinformować Radę, które sprawy skieruje do UKS-u. Ale teraz mam pytanie, czy pan przewodniczący jakieś wnioski o takowe kontrole składał? Czy tylko to jest inicjatywa Urzędu Skarbowego? Ponieważ w ubiegłym roku takowej zapowiedzi ze strony naczelnika Urzędu Skarbowego nie było, a naczelnik Urzędu Skarbowego był zobligowany poinformować Radę o takim wniosku do UKS-u. Ja domniemywałem, że w ubiegłym roku to pan przewodniczący skierował, bo tylko dwie osoby mogą skierować, czyli naczelnik Urzędu Skarbowego, który wtedy informuje Radę, lub przewodniczący Rady, który nie musi. Przynajmniej ja nie dam przepisu, który by obligował, żeby pan musiał nas o tym informować.
każdym razie, zgodnie z prawem, w ubiegłych latach naczelnik Urzędu Skarbowego powinien poinformować Radę. Nie informował. Zgadza się. A teraz poinformował w kilku przypadkach, a w innych kilku osobach. I czy ja? Mam to pytanie do mnie, czy ja? Czy pan coś wie w tym temacie? Dziękuję. Czy wnioskowałem? Po pierwsze, czy wnioskował pan w tym roku, czy w poprzednich latach o przeprowadzenie kontroli skarbowej w stosunku do radnych? Panie radny, ale taka informacja to była, tak? Czyli to, które sprawdza biuro rady, tam wszędzie, czyli takie pismo było czytane, czy na poprzedniej sesji, czy jeszcze sesja wcześniej? Nie wnoszę uwag, tak? Czyli wszystkie deklaracje zostały złożone kompletne w terminie i to jest ten ruch, który ja wykonałem. I ten, do którego jakby mam kompetencje i co do którego mogę wykonywać ruchy. A nie wnioskowałem nic więcej. Dziękuję. Pan radny Kosiński, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, ja tylko chciałbym przypomnieć, że w poprzedniej kadencji, jak część z was pamięta, nie było takich obostrzeń, że nawet jak czytałem uchybienia, które skierował tam naczelnik Urzędu Skarbowego do nas, żebym przeczytał na forum, nigdy nie było czegoś takiego, że dane uchybienie to on kieruje do rozpatrzenia przez UKF. W tej chwili jest i naprawdę no, musimy podchodzić do tego z całą odpowiedzialnością i tutaj jakbym przychylał się do tego, żeby no, pan burmistrz pomógł może nam znaleźć kogoś, kto no nie wiem, no trzeba by było się zastanowić, czy z Urzędu Skarbowego, czy kogoś innego, czy może jakiegoś radcę prawnego, który zajmuje się sprawami oświadczeń majątkowych. Nie wiem, to w tej chwili tylko to, co na gorąco przychodzi do głowy, żeby na drugi raz tych samych błędów nie popełniać. Myślę, że tu nawet urzędnik skarbowy by nie bardzo pomógł, bardziej UKS, jeśli już, czyli z Urzędu Kontroli Skarbowej, bo interpretacja tych przepisów jest taka bardzo dowolna z ich strony i raczej no, często tendencyjna. Ale jeszcze wrócę do tematu, że wcześniej nie informował naczelnik o kierowaniu sprawy do UKS-u, a powinien i kontrolował, bo były przypadki kontrolowania w poprzednich kadencjach również. I obowiązkiem naczelnika Urzędu Skarbowego jest poinformowanie Rady o kierowaniu tych spraw. Ewentualnie mam taką sugestię do pana przewodniczącego, bo skoro część radnych, którzy popełnili uchybienia, jest kierowanych do UKS-u, a część nie, to może by pan przewodniczący wystosował zapytanie, czym się kierował naczelnik Urzędu Skarbowego, różnicując radnego A od radnego B. Dziękuję. Panie radny, widzę tylko tutaj jeden problem, bo ja tu pana nie widzę w tych oświadczeniach. Czyli jeżeli ktoś będzie miał taką... Ale składałem oświadczenie. No składał pan, natomiast jeżeli chodzi o pana, to ma pan wszystko w porządku i pożądza pan spać spokojnie. I jeżeli ktoś z radnych będzie z jakimś wnioskiem tutaj z tych wymienionych występował, to ja nie widzę żadnego problemu. Ale ja już bardzo radny Kosiński. Koleżanki i koledzy, nie przesadzajmy, bo żeby to nie była jakby druga strona kija, że pan przewodniczący występując z takim zapytaniem spowoduje, że liczba skierowanych wniosków do UKS-u obejmie tych, którzy w tej chwili nie zostali tym poddani, a to pewno ze względu na to, że uchybienia w oświadczeniach majątkowych były nieznaczne. Tam, gdzie podejrzewam, te uchybienia były ciut większe, dlatego zostały skierowane. Dlatego może dajmy spokój i tutaj zostawmy to do rozstrzygnięcia przez poszczególnych radnych, którzy mają wykazane te uchybienia, niech oni podejmują decyzję, ewentualnie występują do naczelnika Urzędu Skarbowego w tej sprawie. Czy tylko sugestia, która się sama nasuwa, analizując uwagi, to te rzeczy, które są związane z niewykazaniem przychodu, dochodu
spraw stricte finansowych, one są kierowane dalej do kontroli. Natomiast nie określiła położenia działek, tak? Czyli działki są wymienione, natomiast nie określone położenie, czyli one nie mają wpływu tak bezpośrednio. Nie, no może na te bardzo wszystko także. Także ja się mogę zasugerować tym, analizując konkretną osobę i konkretną uwagę, czyli tam, gdzie to miało bezpośredni wpływ na mówię, przywód dochód, na bezpośrednie środki finansowe, natomiast tam, gdzie jest gdzieś przeoczone wypisanie, gdzie jakaś nieruchomość, jakieś takie rzeczy, to one dalej do kontroli nie są. Bardzo proszę, czy macie Państwo jeszcze jakieś? Dziękuję. A pan prezes, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, mam takie pytanie. Może to nie istotne dla mnie, ale może dla kolegi jest bardzo istotne. Dostaję zaproszenie od pana przewodniczącego. Pan zaprasza wszystkich z imienia i z nazwiska. Natomiast jeśli chodzi o naszą spółkę, pan przewodniczący zaprasza Remonty Zdrowie Komunalna Spółka z o. Czyli wnosi pan o imienne zaproszenie i pana, i drugiego. Ja nie wnoszę, tylko drugie o zatraktowanie. A, to pan nie wnosi. Dobrze. To przyjmuję do wiadomości. Proszę bardzo, czy macie państwo jeszcze? Tak, mam. Pani Sołtys, proszę bardzo. Ja się chciałam zapytać, to znaczy zwrócić z prośbą o dom pana Kurskiego, naszego radnego, i do Komisji Bezpieczeństwa. Czy rzeczywiście pomogą mi w tej sprawie, bo uważam, że jedna osoba podpisała tylko, no nawet nie wiem, czy jest umowa z tą naszą strażą na te dyskoteki, a dzieje się bardzo źle, i chciałabym dojść do tego, kto mi w tym pomoże, zwracam się do komisji, żeby po prostu podpowiedziała mi, co mam zrobić, jak się dowiedzieć, jak to ten bałagan zlikwidować. Jak ten bałagan zlikwidować? Po prostu, ja bym nie miał co w oczy. Po prostu, na kolejny punkt jako tego spotkania. Ponieważ prośbę mam taką, żeby mniej więcej tak czasowo, czy bo tam będą osoby z zewnątrz w pewnym sensie, tak? Czyli przedstawiciele straży, czy policji, to są dwie sprawy, na pewno dotyczące tej samej komisji, natomiast tutaj to też dobra, że to nie komisja w swoim składzie, tylko przynajmniej przedstawiciel czy straży, tak? Wszystkie zainteresowane osoby mogące coś wnieść, wyjaśniając, informując sprawę. No dobra, czyli będzie kolejny punkt posiedzenia. Plus plan pracy komisji trzeciej. Okej. Okay. Czyli w czwartek pani Sołtys na Komisji Bezpieczeństwa. Pani Sołtys, nie słucham. W czwartek o godzinie, panie przewodniczący, 12:00. Będzie ta sprawa też rozpatrywana i tutaj myślę, że czy przedstawiciela straży. Proszę przynieść te osoby, które pani uzna, że wnoszą coś do sprawy. Dobra. Dobra. Ale wcześniej, bo już wcześniej może. Mamy dzisiaj piątek i to dobrze by było jeszcze, żeby dzisiaj wypłynęło, dlatego że jest piątek, potem poniedziałek zostaną 3 dni i też mogą być o to wątpliwości, czyli chociażby telefonicznie, żeby można było zainteresowane strony poinformować o tym posiedzeniu, bo ten czas jest nie poświęcony. Ja odnośnie tej sprawy, jak pani Asia będzie wysyłała zaproszenia, to żeby tutaj tak uszczegółowić, i jakby pani Sołtys powiedziała, czy to będą wszyscy, to rozumiem, że tak, pani Sołtys i powiedzmy tam Rada Sołecka, czy mieszkańcy, którzy będą chcieli. Szef straży z Chudzyna, który podpisał umowę, no i ten przedsiębiorca, który to legalizuje, tak? Bo on na pewno mnie to oleje. Czy tutaj jeszcze, nie wiem, kierownika naszego posterunku policji, który coś na ten temat by powiedział? No. Szanowni Państwo, zapraszam po sesji do biura rady i tam
myślę, że pani inspektor to ustali na wszystkie wątpliwości. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo, dziękuję za sprawne opracowanie. Zamykam 28. sesję Rady Miejskiej w Gminie Kadencji 2014-2018.